Dzień dobry Państwu, witamy uczestniczki i uczestników trzeciego spotkania dotyczącego rzeźby przestrzeni publicznej dla niepodległej. Witamy w Centrum Rzeźby Polskiej w Gdańsku, która gości ten cykl debat. Zostawiam Państwa w rękach pani profesor Katarzyny Uchery i pani Kamili Szejnoch. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, witam serdecznie i dziękuję panu dyrektorowi, który otworzył nasze dzisiejsze spotkanie, powitał naszych gości, prelegentów i prelegentkę i Państwa przed ekranami. Rozpoczynamy dzisiaj już trzecie nasze spotkanie z cyklu wykładów w ramach programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, programu pod nazwą Rzeźba w przestrzeni publicznej dla niepodległej 2021. Celem tego programu i tych naszych tutaj cotygodniowych spotkań i rozmów jest taka bardzo szeroko pojęta dbałość o przestrzeń publiczną, o podniesienie jej jakości. Właściwie zastanawiamy się, jak to zrobić i na ile jest to możliwe i właściwie kto ponosi odpowiedzialność i ma kompetencje, by tę przestrzeń kształtować i dbać o jej jakość formalną i merytoryczną. Zastanawiamy się, jak dokonać zmian, a jakie zmiany już zaszły w myśleniu o tej wspólnej naszej przestrzeni, a takim naszym bardziej perspektywicznym, dalszym celem jest wypracowanie pewnych, jak to sobie określamy roboczo, dobrych praktyk, pewnego rodzaju kodeksu, który będzie gromadził rady i przestrogi o charakterze, mamy nadzieję, dość praktycznym, ale wychodzącym od teorii. I nasze poprzednie dwa spotkania właściwie były poświęcone teorii, historii, rozważaniom na temat istoty przestrzeni, na temat tych dokonań, które już z naszej przeszłości i dziejów w tejże przestrzeni publicznej zaistniały i naszej relacji dzisiaj do tego dziedzictwa i do przyszłości. Jak o tej przyszłości w kontekście przestrzeni publicznej myślimy, a jak myśleć możemy. I dzisiejsze spotkanie będzie miało, jak sądzę, nieco inny charakter, ponieważ zaprosiliśmy do udziału praktyków, przedstawicieli zawodów i środowisk, które w sposób taki bardzo konkretny nad naszą przestrzenią publiczną, przestrzenią urbanistyczną, ale również przestrzenią mniejszych miejscowości, nie tylko miast, ale wsi, nad tą przestrzenią nie tylko myślą, ale również podejmują konkretne działania i decyzje na kształt tej przestrzeni wpływające. I zanim oddamy głos pierwszemu prelegentowi, który już siedzi przy naszym stoliku, ja jeszcze z obowiązku organizacyjnego przypomnę Państwu, którzy uczestniczycie w naszych spotkaniach online, o kilku takich technicznych naszych prośbach i wymogach. Po pierwsze, w czasie wykładu bardzo prosimy pamiętać o tym, że głos zabiera tylko prelegent, a Państwa bardzo prosimy o wyłączenie, wyciszenie głośników, mikrofonów w swoich komputerach po to, żeby uniknąć jakichś niepotrzebnych zakłóceń technicznych. Pytania, o które bardzo prosimy, na których bardzo nam zależy, te pytania możecie Państwo kierować cały czas poprzez czat od momentu rozpoczęcia naszego bloku tematycznego do zakończenia dyskusji. Czyli właściwie możecie Państwo już te pytania w tej chwili zgłaszać. Natomiast my odniesiemy się do tych pytań podczas dyskusji, która będzie kończyła nasze dzisiejsze spotkanie, czyli dyskusji, którą otworzymy około godziny 13:45. To jest pora zakładana przez nasz harmonogram, czyli po wszystkich czterech planowanych dzisiaj wykładach. I wtedy również zachęcamy Państwa do udziału w tej dyskusji i wtedy
pytania możecie Państwo również w tej ostatniej części zadawać bezpośrednio, włączając się w naszą dyskusję, również tak troszkę bardziej, powiedzmy to fizycznie, zaistniawszy na ekranach monitorów. To chyba patrzę w swoje notatki i wskazania, które tutaj mi przekazano, to chyba wszystkie takie najważniejsze kwestie. Także oddam głos Kamili, która przedstawi naszego pierwszego gościa i przejdziemy już do pierwszego wykładu. Naszym pierwszym dzisiejszym gościem jest pan Wojciech Wagner, który jest przede wszystkim urbanistą i od 2013 roku zajmuje się w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy problematyką przestrzeni publicznej, a od 2016 sprawuje również funkcję zastępcy dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za możliwość wystąpienia, dzisiaj za zaproszenie, za zainteresowanie tym, co robię, czy co robimy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy właśnie w związku z przestrzenią publiczną. No i chcę od razu powiedzieć, że to, o czym dzisiaj będę mówił, czyli właśnie rzeźba w przestrzeni publicznej Warszawy. Może poproszę o włączenie prezentacji. Zobaczmy, czy wszystko dobrze zadziała. To, co będę, o czym będę mówił, no to nie jest oczywiście żadną próbą monograficznego opisu tego, co się w Warszawie wydarzyło i dzieje w kwestii rzeźby, czy w ogóle jakiegoś naszkicowania dorobku rzeźbiarskiego tego miasta w przestrzeni publicznej, który jest niewątpliwie dosyć bogaty, tylko raczej takim podejściem do praktycznego opisania problemów, z jakim się borykamy, kiedy chcemy tą przestrzenią zarządzać właśnie w kontekście rzeźby. To jest o tyle ciekawy problem, że rzeźba jest niewątpliwie dziełem artystycznym, który w tej przestrzeni ma funkcjonować i powinien samym sobą przemawiać w tej przestrzeni. I o ile kiedyś te rzeźby miały przede wszystkim charakter upiększający czysto, no to obecnie te dzieła sztuki mają jednak bardzo silny charakter jakiś krytyczno-refleksyjny i chcą wejść w dialog z otoczeniem i z widzem. I to jest szczególnie w przestrzeni publicznej bardzo ciekawe, niejednoznaczne i pobudzające właśnie do jakichś interesujących przemyśleń. Natomiast też nie da się ukryć, że z mojego punktu widzenia, i to chyba mogę powiedzieć w imieniu urzędu, ilość takich obiektów w przestrzeni miasta jest niewystarczająca. Znaczy, chcielibyśmy, żeby to było znacznie bardziej powszechny sposób wzbogacania przestrzeni miasta. Chociaż oczywiście takich przykładów jest sporo. Tutaj postaram się kilka pokazać. Jakoś niestety nie mogę przyłączyć slajdu. Natomiast z kilku powodów to takie obiekty jednak są na razie, zresztą nie tylko w Warszawie, to w ogóle chyba w miastach w przestrzeni publicznej Polski, raczej rzadsze niż częstsze. I to wynika z kilku przyczyn. Tutaj taką refleksję zrobię w ogóle może o pracy urzędniczej, bo to jest generalnie tak, że jak się gdzieś pracuje poza służbą publiczną, tak mówiąc ogólnie, no to się generalnie uważa, że te wszystkie problemy właśnie wynikające z jakiejś tam niedoskonałości pracy urzędu wynikają, nie wiem, czy to z niekompetencji u ludzi pracujących w tych urzędach, czy to po prostu z lenistwa, na przykład jest taka częsta też przekonanie,
albo po prostu z kwestii finansowych, braku pieniędzy całkowitego, czy jakkolwiek inaczej to rozumiemy. Natomiast no, pracując w urzędzie przekonałem się, że niestety problem jest zupełnie gdzie indziej i tym problemem jest przede wszystkim czas. Znaczy ilość spraw, które trzeba rozwiązać pracując w takim miejscu jest zupełnie nieporównywalna, nieprzystająca do możliwości, jakie się ma i kadrowych, i czasowych. I jakby tu leży zdecydowane źródło większości problemów w ogóle z administracją publiczną, przynajmniej w Polsce, trudno mi powiedzieć, jak to jest za granicą. I trochę jest tak właśnie też z tą kwestią rzeźby w przestrzeni publicznej, że to jest taki element, bym powiedział, dodatkowy, wieńczący tą przestrzeń, jakby wzbogacający ją, bez którego ta przestrzeń też będzie funkcjonować dobrze, natomiast to jest coś, to jest pewna wartość dodana i niestety bardzo często w tych procesach, które procedujemy, które są gdzieś tak dopinane zawsze w dużym takim napięciu czasowym, proceduralnym, czasem też finansowym, czasem, jakby często brakuje czasu na refleksję, jak i kiedy taki obiekt, jak sprawić, żeby taki obiekt gdzieś tam powstał. A dlaczego to jest trudne, to teraz powiem z drugiego punktu widzenia. Znaczy, to jest też bardzo trudne proceduralnie, dlatego że sztuka w przestrzeni publicznej, czyli oczywiście również rzeźba, jest rzeczą wyjątkowo podatną na jakość. Znaczy, to jest jakość jest kluczową sprawą przy tego typu obiektach. Czyli pytanie, kto taki obiekt wykona. I no niestety jako publiczny zamawiający, publiczny inwestor jest bardzo trudno znaleźć odpowiednią procedurę dla wyboru takiego właśnie wykonawcy, takiego obiektu, dlatego że mamy oczywiście najprostszy kryterium, czyli na przykład przetarg, co jest ewidentnym absurdem przy tego typu realizacji. Możemy mieć tryb typu zamówienie z wolnej ręki. Natomiast natychmiast się pojawiają pytania, dlaczego takie zamówienie miałby otrzymać jeden artysta, a nie drugi. I to jest oczywiście bardzo zasadne pytanie, dlatego że tych artystów w Polsce nie mamy 5, ani nawet 50, tylko jest to po prostu ogromna rzesza ludzi, a zresztą tak naprawdę no, funkcjonując w Unii Europejskiej powinniśmy być w ogóle otwarci jakby na cały ten obszar, również jakby realizując wszelkie zamówienia. Więc no, przede wszystkim ideowo wydaje się nieprawidłowe, żeby dokonywać jakiejś autorytarnej decyzji urzędniczej odnośnie właśnie wykonawcy takich obiektów. No i zostaje wtedy trzecia procedura, czyli procedura konkursowa, która jest merytorycznie, generalnie bardzo dobra, przynosi zazwyczaj dobre rezultaty, no ale jej wadą z kolei jest bardzo duża rozległość czasowa, zaangażowanie środków, kadr i tak dalej, no i też jest niemożliwe do realizacji przy bardzo wielu sytuacjach właśnie z tego powodu. I trochę dlatego ten problem nastręcza trudności i też trochę dlatego te przykłady, które widzimy, one pojawiają się w przestrzeni miasta właśnie inną drogą, czyli poprzez zewnętrzne podmioty, które za pomocą różnego rodzaju programów, pomysłów, pozyskują takie dzieła i uzgadniają z miastem ich lokalizację. To mogą być właśnie, tak jak tutaj widzimy, projekty fundacyjne. To Fundacja Benzmian zrealizowała taką serię rzeźb nad brzegiem Wisły. To mogą być dary, na przykład od ambasad na rzecz podkreślenia współpracy między krajami, między miastami, to oczywiście bardzo różnie wygląda. I to jest jakieś rzeczywiście wyjście, bo ja nie ukrywam, że my myślimy na ten temat jednak, w jaki sposób wzmocnić obecność tego typu obiektu w przestrzeni publicznej i jak wprowadzić pewien mechanizm, który no, będzie powodował jednak większą obecność takich dzieł w Warszawie. I z jednej strony chcielibyśmy
wprowadzić pewien mechanizm, który by dla takich dużych inwestycji, przynajmniej miejskich, wprowadzał pewien obowiązek pomyślenia o tym już na etapie koncepcyjnym, tak żeby tego typu wydatek przewidzieć i w budżecie, i potem w całej procedurze projektowej. No a z drugiej też wymyślić sposób, jak jednak chyba przekazać ten proces selekcji takich prac jakiemuś podmiotowi zewnętrznemu, żeby uniknąć tej kłopotliwej procedury, o której wspominałem wcześniej. Natomiast no, to jest trochę tak, że gotowych rozwiązań na ten temat nie mamy i jesteśmy w trakcie myślenia o tym i pewnie to jeszcze chwilę potrwa, ale niewątpliwie jest to warte poświęcenia czasu, bo ja przekonałem się już z tych kilku lat w urzędzie, że jeżeli pewnego systemu nie wdroży się rozwiązywanie jakiegoś problemu, to niestety ten problem, ten czy inny, on zawsze będzie nierozwiązany, ponieważ nigdy nie będzie czasu, żeby po prostu o nim pamiętać tak na bieżąco. To znaczy tylko systemowe rozwiązania są skuteczne. W zasadzie w każdej sprawie, z którą się musimy borykać. Ale to jest taki trochę przygrywka do tego, o czym chciałem dzisiaj jeszcze powiedzieć, bo według mnie duży problem z rzeźbą w przestrzeni publicznej polega też na tym, że ta rzeźba, o której mówiłem do tej pory, czyli taka rzeźba, bym powiedział, właśnie o takim przede wszystkim zacięciu artystyczno-krytycznym, odnoszącym się w dużym stopniu do otoczenia i wchodzącym w dialog z widzem, jest mniejszością, no, szczególnie w Warszawie dominującą rolą rzeźby jest występowanie w charakterze pomników, w charakterze upamiętnienia. Oczywiście to jest bardzo ważna rola rzeźby i to wydaje się być pewnym oczywistym rozwiązaniem i oczywistą jej funkcją. I tutaj mamy, szczególnie w Warszawie, bardzo wiele takich ikonicznych wręcz rozwiązań, które tworzą, tak jak kolumna Zygmunta, wręcz taką dla miasta rolę bardzo mocno symboliczną. Natomiast Warszawa, wydaje mi się, ma pewien problem z tym, że rzeźba pomnikowa i w ogóle pomniki, upamiętnienia są czymś, co w tym mieście jest szczególnie chętnie realizowane, dlatego że no, jest to w pewnym sensie optymalne miejsce dla wszelkich inicjatyw tego typu, dlatego że to jest miasto największe w Polsce, jest to stolica i to gwarantuje w teorii przynajmniej największą ekspozycję takiego obiektu, największą, być może też międzynarodową nawet, odbiór, jeżeli chodzi o przyjezdnych, największe zaangażowanie mediów, no i też w pewnym sensie największy prestiż. No ale powoduje to, że to, co kiedyś być może było pewnym przywilejem, czyli możliwość realizacji takich rozwiązań, nie wiem, z dużym budżetem, interesujących artystycznie, staje się poniekąd problemem, dlatego że no, Warszawa jest miastem sporym, ale jednak o ograniczonych rozmiarach i przy założeniu, że każdy z takich obiektów potrzebuje jednak określonej ekspozycji, nie mówię tylko o takiej czysto fizycznym możliwości posadowienia, bo oczywiście na to jeszcze jest bardzo dużo miejsca, ale potrzebuje takiego oddechu w sensie kompozycyjnym i w sensie ideowym również. I wydaje się, że już trochę zaczyna być z tym problem w Warszawie, dlatego że zainteresowanie realizacją upamiętnień jest bardzo, bardzo duże. I no, nawet tworzą się pewnego rodzaju takie ciągi, kompleksy pomników, co ma czasem uzasadnienie. Tu mamy taki przykład, wydaje się najbardziej oczywisty, czyli ciągu Nowego Światu od Alei Jerozolimskich na południe przez Aleje Ujazdowskie. To jest około 1,5 kilometra, na których mamy mnóstwo realizacji pomnikowych, które teraz widzimy.
Ale one mają, powiedzmy, jakiś ideowy związek ze sobą. To są różnego rodzaju postacie, które w jakiś sposób wiążą się z ideą niepodległości Polski, z taką rolą historyczną, kluczową dla kraju. Jest to pewnego rodzaju chyba odniesienie i podkreślenie tej stołecznej rangi Warszawy. Jak Państwo widzicie, to te obiekty powstawały już od dawna, ale powstają cały czas. Jest to taki proces, który widzimy tu i teraz. Kończy się to pomnikiem Piłsudskiego przy Belwederze, ale oprócz tego mamy takie jeszcze satelitarne obiekty wokół mniejszej skali, w odległości kilkudziesięciu metrów, nieraz drobniejsze nawet, może nawet niekoniecznie rzeźbiarskie, ale jakby wszystko to tworzy taki duży kompleks tego typu obiektów. No a jeszcze tylko powiem, że cały czas nie jest zakończony ten proces, bo przed nami realizacja pomnika Bitwy Warszawskiej, który będzie w ogóle największym założeniem z tych wszystkich rzeczy, które tutaj pokazuję. I być może będzie pewnym zwieńczeniem tego założenia. Przepraszam, troszeczkę poszedłem za daleko. A do tego jeszcze dochodzą kolejne upamiętnienia, które tutaj jeszcze nie widać, bo ich nie ma. Na przykład planowany pomnik premiera Francji, pana Clemenceau. Chodzi o to w każdym razie, żeby jednak takie ciągi, takie rozwiązania były pewnym szczególnym wyjątkiem, a nie jakimś stałym rozwiązaniem standardowym dla całego miasta, bo wydaje się, że w pomniku i w ogóle w rzeźbie jednak chodzi o to, żeby to był obiekt, który w jakiś sposób zaskakuje, przyciąga, jest pewnego rodzaju akcentem w przestrzeni, a nie jakąś taką banalnością, codziennością, która się powiela i ciągnie tylko w kolejnych wydaniach tego samego tematu. Natomiast no rzeczywiście tak ja obserwuję, niestety jest taki proces, jeżeli chodzi o te propozycje inwestorskie, bo to są w ogromnej większości zewnętrzne projekty, które są prowadzone przez różnego rodzaju fundacje, instytucje poświęcone konkretnym zagadnieniom, że jakby coraz większa waga, i to już po roku chyba 90 ten proces zaistniał, była przywiązywana do samego faktu upamiętnienia, a nie do jego formy, a już szczególnie korespondencji z otoczeniem. I czasem to miało taki charakter wręcz zaklepania danego miejsca, żeby jednak to upamiętnienie, a nie inne się w nim pojawiło. I to wszystko za bardzo skupia się na przekazywaniu danej treści, a nie wzbogacaniu przestrzeni, w której funkcjonuje. No a do tego kwestie pomników mają to do siebie, że służą zawsze upamiętnieniu czegoś, czyli jakiejś idei, postaci. To są zawsze postacie, idee pozytywne. I w tym sensie sporą trudnością jest też krytyczne spojrzenie na tego typu inicjatywy, ponieważ no zawsze powstaje podejrzenie, że ten, kto patrzy niekrytycznie, no to patrzy krytycznie na samą ideę upamiętnienia. No bo dlaczego podważać tą lokalizację, skoro to jest tak szczytna idea? I to była duża trudność właśnie z punktu widzenia urzędnika pracującego w urzędzie, który no samodzielnie musiał, czy chciał skłonić inwestora do zmiany lokalizacji na mniej prominentną z jego punktu widzenia, ale lepiej jednak korespondującą z otoczeniem. Szczególnie, że proszę pamiętać o tym, że no bardzo wiele z tych pomników ma taki wymiar polityczny i w związku z tym ma również pewne wsparcie właśnie na tym poziomie politycznym, a to jeszcze bardziej prowadzi do takiej presji na szybkie zakończenie procesu, nie pogłębianie jakichś problemów, nie utrudnianie
I no niewątpliwie przez ostatnie 30 lat trzeba powiedzieć sobie, że to doprowadziło do kilku, czy pewnie więcej realizacji, które nie do końca były przemyślane, które gdzieś chyba nadmiernie w różnych miejscach sprowadziły ten krajobraz Warszawy tylko do takiego elementu właśnie komemoratywnego czy wręcz martyrologicznego. Szczególnie, że te procesy inwestycyjne miały takie no, trudne do rozwiązania zagadnienia, bo często inwestor już sam we własnym zakresie zamawiał rzeźbę, wykonywał ją i dopiero wtedy przychodził do miasta i oczekiwał jakby udostępnienia danej lokalizacji. No i w zasadzie jakby nie było, znaczy było bardzo trudno doprowadzić do sytuacji, w której ten inwestor rezygnuje z tej rzeźby, którą wykonał, zamawia nową, wykonuje nową, jest to oczywiście duży kłopot. Szczególnie, że w ogóle artyści, którzy te rzeźby tworzą, no niestety nie odgrywają w tym procesie roli wiodącej. To jest często, jakby ich wybór właśnie jest taką raczej decyzją inwestora, nie wynikającą również czasami z jakichś obiektywnych kryteriów, tylko no, jakichś takich przypadkowych rozwiązań. Tu mówię oczywiście o pewnej sumie takich doświadczeń, które gdzieś tam w mieście się przez te ostatnie 30 lat nagromadziły. Jeszcze jeden aspekt, który chciałbym powiedzieć właśnie odnośnie jakby pewnych tendencji, które są, czy które były zauważalne w tej działalności inwestycyjno-twórczej, jeżeli chodzi o pomniki, to jest to, że w przeciwieństwie do tych dekad poprzednich wydaje się, że popularność zyskały dwa nurty takie formalne szczególności. Jeden to jest taki realizm bardzo wierny, który w zasadzie polega na takim wykonaniu danej postaci po prostu z metalu najczęściej, tak jak ona rzeczywiście by wyglądała, gdyby była z czegoś takiego stworzona. Często bardzo sprawnie i umiejętnie. A z drugiej strony z kolei to szczególnie ostatnio i to przy konkursach się pojawiają takie rozwiązania. Mamy do czynienia z taką rzeźbą pomnikową, która w zasadzie jest trochę architekturą. Znaczy to są te konkursowe procedury, pozwalają zgłaszać się bardzo różnym twórcom do tego procesu i bardzo często architekci proponują rozwiązania właśnie polegające na takich bardzo abstrakcyjnych bryłach efektownych i również takie rozwiązania się często pojawiają. Tutaj może pokażę to, co, znaczy to również można do takiej grupy przyporządkować, czyli ten pomnik Bitwy Warszawskiej, który właśnie powstał w wyniku konkursu organizowanego przez miasto i Ministerstwo Kultury. Natomiast no inne konkursy miejskie, bo niewielka część pomników, no szczególnie te bardziej, bym powiedział, istotne z punktu widzenia ideowego, są organizowane przez miasto, ich inwestorem jest miasto, czyli pomnik Pileckiego chociażby, czy wciąż niezrealizowany z uwagi na problemy merytoryczne, pomnik Polaków ratujących Żydów na Placu Grzybowskim. Problem merytoryczny to znaczy po prostu brak trudności w wypracowaniu ostatecznej listy nazwisk osób, które miałyby się znaleźć na tym pomniku, bo to jest taka wielka wstęga z nazwiskami. To jest ogromny materiał faktograficzny, trudny bardzo do ustalenia i od kilku lat już trwają prace nad zamknięciem tego procesu. Wydaje się, one są na ukończeniu.
Więc jakby te nurty dominują, a bardzo osłabł taki jednak istotny wydaje się nurt, który polegał na indywidualnej jakiejś interpretacji rzeczywistości przez rzeźbiarza, jej transformacji, tak jak to widzimy na przykład w takim świetnym pomniku, uważam, Piotra Wysockiego przedwojenny w Łazienkach, na pewnej stylizacji, na zaproponowaniu formy, która jest jakimś takim wynikiem pewnego indywidualnego podejścia twórcy. I skoro już mówię o tym, to jeszcze bym powiedział o jednym aspekcie, czyli o tym, czego również w ogóle zaczyna brakować w rzeźbie i wydaje mi się, że to jest chociażby podejście do litery. To kiedyś był bardzo ważny element rzeźbiarski, bardzo indywidualnie rozwiązywany, ale też z dużym takim, bym powiedział, smakiem i znawstwem. I wydaje mi się, że trochę rzeźbiarze się przestali interesować tym tematem. Jest takie, mam takie wrażenie, że te różne propozycje, które się pojawiają, są takie bardziej, bym powiedział, traktowane jako temat taki dodatkowy, uzupełniający, który nie jest tak naprawdę przedmiotem analizy zasadniczej. A to jest szczególnie ważne nie tyle w takiej rzeźbie klasycznej, co w czymś, co akurat przy upamiętnieniach jest bardzo powszechne, w Warszawie przynajmniej, czyli tablicach pamiątkowych. To jest ogromny temat, którego tutaj nie ma czasu przybliżać, natomiast tylko chcę powiedzieć, jakby, że kiedyś to były takie bardzo właśnie ciekawe, indywidualne rozwiązania. Tu mamy przykład bardzo ważnej dla Warszawy serii upamiętnień, stu kilkudziesięciu tablic upamiętniających ofiary II wojny światowej na terenie miasta, wykonanych przez Karola Tchorka po II wojnie światowej. Natomiast tu mamy kilka innych przykładów, gdzie to są bardzo takie indywidualne, ciekawe rozwiązania i tego typu twórczość praktycznie zanikła. Te tablice, które teraz inwestorzy chcą robić, mają taki charakter czysto informacyjny. One są wykonane z materiałów rzeźbiarskich, ale bardzo często projektują je osoby trochę przypadkowe. Mają taki charakter czasem wręcz po prostu kamieniarski. My staramy się nad tym pracować, natomiast generalnie zastanawiam się czasem, że ten temat został bezpański w sensie takim zawodowym i nie wiem, dlaczego tak jest. Generalnie chciałem powiedzieć, że jakby pod kątem tych wszystkich problemów, o których tutaj powiedziałem, również staraliśmy się jako miasto szukać rozwiązania i tutaj nam udało się już konkretne rozwiązanie zaproponować. I to jest coś, co zostało całkiem niedawno, bo kilka miesięcy temu wprowadzone w mieście stołecznym Warszawie. Tu szczególnie muszę powiedzieć dzięki wysiłkowi Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, czyli po pierwsze procedura prowadzenia spraw pomnikowych, czyli określenie dokładnie, jak wszystkie wnioski dotyczące pomników, upamiętnień na nieruchomościach zarządzanych przez Miasto Stołeczne Warszawy będą procedowane. No bo oczywiście, że to jest na terenach prywatnych, no to my jako urząd nie mamy za wiele do powiedzenia na ten temat. Ale jeszcze ważniejsze, powstało takie ciało kolektywne, które nazywa się Zespołem do spraw upamiętnień. I to ciało ma kluczową rolę w opiniowaniu wszelkiego rodzaju wniosków właśnie związanych z rzeźbą pomnikową. To jest bardzo ważne dlatego nie tylko, że jakby powstała ta procedura, w związku z tym jakby nie jest już możliwe gdzieś tam prowadzenie tych spraw bokiem, jakby też często przez jakąś nieuwagę nie były takie sprawy na przykład odpowiednio silnie zaopiekowane właśnie pod kątem formalnym.
Natomiast kluczowe jest to, że ten zespół jest ciałem kolektywnym, on się składa zarówno z przedstawicieli Urzędu Miasta, jak i z radnych, jak i z przedstawicieli ważnych instytucji kultury Miasta Stołecznego Warszawy, czy również z ciał takich konsultacyjnych. I główną zaletą tego zespołu jest to, że on dzięki temu jest o wiele bardziej asertywny jako ciało, które komentuje i opiniuje tego typu rozwiązania. No i też to jego stanowisko ma właśnie o wiele większą moc niż stanowisko pojedynczej osoby urzędnika. To jakby efektów takich docelowych jeszcze nie poznaliśmy tego zespołu, bo oczywiście to trwa zbyt krótko, ale ja już teraz widzę i widzimy jako Urząd Miasta, że ta procedura pozwala jednak o wiele lepiej kontrolować pewne procesy, a w szczególności skłania inwestorów, i to jest bardzo ważne, do prowadzenia wszelkich większych inwestycji właśnie w zakresie rzeźby pomnikowej poprzez procedurę konkursową. To się wydaje ważne pod kątem zarówno jakości przestrzeni publicznych, w których te obiekty będą miały stanąć, jak i również w ogóle chyba, jeżeli chodzi o możliwość dostępu twórców do jednak atrakcyjnego bardzo miejsca realizacji, jakim jest przestrzeń publiczna. I wydaje mi się to ze wszechmiar pozytywne. Choć oczywiście zawsze również taki zespół niesie ze sobą pewne ryzyka i to jest ryzyko, o którym już mówiłem wcześniej, czyli przez to, że pomniki są sprawami zawsze, znaczy często z jakimś tłem politycznym, to zawsze przy jakimś krytycznym spojrzeniu na określoną inicjatywę może ta sprawa zyskać wymiar polityczny. Czego ja zawsze chciałbym unikać w tych działaniach dotyczących przestrzeni publicznej, bo to tworzy taki równoległy poziom podziału, często niemerytoryczny zupełnie. No ale być może tak niestety takie ryzyko jest zawsze wliczone po prostu w koszt działania jako administracji publicznej. Podsumowując, wydaje się, że to jest ważne rozwiązanie, które warto również zaproponować w innych samorządach, które się borykają z podobnymi problemami. Wiem, że pionierem chyba w tym zakresie był Poznań, który już kilka lat wcześniej stworzył zespół. Nie wiem, na ile jego umocowanie jest silne i czy jest podobne jak w Warszawie. Natomiast oczywiście pewien problem podejścia do rzeźby w przestrzeni publicznej pozostaje. No, jakby za bardzo chyba jako społeczeństwo właśnie się skupiliśmy na takim upamiętnianiu i to też bardzo takiego wąskiego okresu w historii miasta, czyli w zasadzie jest to okres XX wieku głównie, mimo że przecież budujemy na wiele dłuższej tradycji. I za bardzo te obiekty są właśnie chyba interesowne, czyli chcą coś przekazać koniecznie, a nie chcą wejść w jakiś taki dialog bardziej długoterminowy z tym, co się dzieje wokół. I to taka też być może jest refleksja dla nas wszystkich, czyli osób i decydujących o tym, co w tej przestrzeni się może pojawić, i dla twórców, żeby pomyśleć jednak, że warto o tej przestrzeni, o rzeźbie myśleć w sposób długofalowy i taki bardziej dialogowy niż czysto komunikatowy. I wydaje mi się, że to jest chyba wszystko, co chciałem powiedzieć Państwu dzisiaj, szczególnie, że mój czas dobiegł powoli końca. Przepraszam bardzo. Dziękuję za uwagę. I to wszystko. Bardzo dziękujemy za pierwszy wykład, referat, który zapowiada sporo ważnych wątków, które bez wątpienia podejmiemy w dyskusji kończącej, podsumowującej to nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję też za dyscyplinę czasową i w związku z tym ogłaszamy teraz
przerwę. Spotykamy się z Państwem o godzinie 11:45. Dziękuję za uwagę. Jeśli mogę prosić już tą prezentację, to będę zobowiązana. Już mogę, tak? A jak wczoraj tę prezentację przygotowywałam, to sobie pomyślałam, że wyszła mi z tego taka historia miasta trochę pod kątem właśnie tego przesuwania pomników. Tak one rzeczywiście, tak jak o czym mówili tak samo już poprzednicy wszyscy, pojawiały się ich inicjatorzy, autorzy projektów, komitety i tak dalej, miały jakieś różne swoje interesy. A czasami jest tak samo tak, że pojawiają się artyści, którzy stawiają coś w przestrzeni publicznej i te pomniki potem mają jakąś swoją historię, która kompletnie nie jest przygotowana, znaczy ta historia toczy się kompletnie inaczej niż było to zamierzone. Pierwszy przykład, który chciałam Państwu pokazać, to jest najstarszy pomnik, który jest w mieście. To jest na skwerze Hoovera Madonna Pasawska, postawiona w 1683 roku, przygotowana troszeczkę wcześniej. Taką żółtą kropeczką mają Państwo zaznaczone to miejsce. A mój pierwszy pomysł był taki, że Państwa przeprowadzę rzeczywiście przez całe krakowskie przedmieście po kolei, ale w końcu ustawiłam te slajdy po prostu chronologicznie, żeby Państwu rzeczywiście pokazać to pod kątem historii całego miasta. W pomnik, tak jak widzą Państwo, otoczenie nie zmieniło się za bardzo. Tak? Ten pomnik został postawiony w takim miejscu, gdzie wcześniej była zabudowa. Ten cały skwer był po prostu wcześniej zabudowany. No ale przez lata, tak, od tego 1683 roku wygląda to mniej więcej identycznie i to jest jeden z nielicznych przykładów. W większości mamy zupełnie inne praktyki. Z 1724 roku, a tak naprawdę troszeczkę później, tak, bo od 1724 roku przygotowywany był ogród Saski i jego wnętrza, tak. Z tego okresu są tak zwane piękne nieznajome, które stoją tam. Ich było znacznie więcej. A jeśli chodzi o podróże, to część z nich mniej więcej zaraz po insurekcji kościuszkowskiej wyemigrowała do Petersburga i tam zdobią któryś z pałaców, dokładnie nie wiem który. A w tej chwili zostało ich 21 i one, te 21, które są, one zachowały się, ale też cały czas wędrowały przez ten okres po parku, tak? Na tym pierwszym planie, tutaj się gdzieś naciska, tak? Żeby na czerwono kropeczka była? Kropeczka. To cofam w takim razie. Mają Państwo takie dwa planiki, tak? To też chciałam bardzo, żeby pokazać, że po prostu zmieniała się moda, tak? I ogród Saski tak naprawdę na początku był zupełnie czymś innym niż później. Tak naprawdę są takie trzy najważniejsze okresy, kiedy kształty ogrodu Saskiego, tak? Najpierw on był po prostu niski, parterowy, z szpalerami, taki typowy francuski. Ten niżej to jest przebudowa na przeorganizowanie go na ogród angielski, już zupełnie w innej stylistyce. No a potem ten ostatni, który my znamy w tej chwili, to jest ten opracowany przez Romualda Guta i Alinę Szolcównę. Przepraszam, że napisałam Jadwigę, nie wiem czemu. W każdym bądź razie jest to zupełnie niezwykłe miejsce, no bo to jest, w którymś momencie zajmując się ogrodem Saskim uświadomiłam sobie, że to jest po prostu rzeczywiście pierwszy ogród publiczny w Polsce, tak? Jestem przekonana, że on miał niezwykle ważną rolę dla kształtowania architektury Warszawy, po prostu bardzo ważne instytucje powstawały w jego otoczeniu, tak? Te piękne nieznajome zostały zaaranżowane, tak stoją, tak jak stoją w tej chwili, dopiero tam w latach 90. One były rozproszone w różnych miejscach. No to taki przykład właśnie rzeźb, które wędrowały po prostu po jednym miejscu. Tak. Kolejny pomnik.
a pomnik Poniatowskiego, który tak samo znamy, wiemy, gdzie teraz stoi, tak, przed Prezydium Rady Ministrów. W 1832 roku powstał, ale do 1922 roku był na terenie rezydencji Paskiewicza w Homlu na Białorusi. Kiedy przyjechał stamtąd, to stanął dokładnie na placu przed soborem. A sobór za chwilę zniknął, tak? No, ustąpił miejsca, sobór ustąpił miejsca, tak, temu placowi, który oglądamy do dzisiaj. Po II wojnie światowej został ustawiony w łazienkach i tam stał do 1962 roku, i dopiero po 1962 roku stanął przed tym gmachem Prezydium Rady Ministrów. Nie mogę przerzucić. A wcześniej w tym miejscu stał ten pomnik. To jest pomnik Polaków lojalistów na Placu Saskim. On stał tak bardziej na środku i tak jak Państwo widzą na tym drugim zdjęciu, został rozebrany, żeby ustąpić miejsce znowu cerkwi, tak? Która też powstała tylko trochę w każdym bądź razie. Ten pomnik postawiony w 1841 roku, został przeniesiony w inne miejsce, na Plac Zielony w 1894 roku. A to Plac Zielony, czyli Plac Dąbrowskiego, tak, gdzie on stanął później. Tutaj on już był taki trochę w niełasce i naprawdę po prostu był stopniowo coraz bardziej niszczony. W 1917 roku został rozebrany. To kolejny pomnik, którego już teraz nie widzimy, i on też został. To jest pomnik żołnierzy rosyjskich, którzy zginęli w bitwie pod Olszynką Grochowską. Nie widać go tam w przestrzeni kamionka, ale specjalnie dałam te mapki, żeby Państwo zobaczyli, tak? A to jest ulica Terespolska, i na jej przedłużeniu jest był taki dziwny placek. Ta ulica się nazywała Pomnikowa w tym miejscu. I proszę sobie wyobrazić, że jeśli by tam Państwo pojechali, to jest akurat płot z jednej strony Sinfonii Warszawy, tak? A tam cały czas jest to wygięcie. Ten łuk tego muru cały czas jest czytelny w planie, tak? Chociaż tego pomnika już nie ma od 17 roku. Pomnik Paskiewicza z 1870 roku, który stał tylko trochę, tak? Czyli rzeczywiście on stanął, był bardzo ważną. To było wydarzenie polityczne, tak? Wiadomo, było dosyć ważne, i tak samo jak ważne było jego postawienie, tak samo ważne było jego zdjęcie. Po lewej stronie od tego pomnika stoi Adam Mickiewicz, który nie mógł być wyższy, tak, od tego pomnika. Mają tam Państwo niżej zdjęcia, tak, z demontażu. No i pomnik Mickiewicza, który stanął w 1897 roku, dokładnie w stulecie jego urodzin, tak postanowiono uczcić w rocznicę urodzin setną. Na pierwszym zdjęciu macie ten cały komitet, który po prostu rzeczywiście zajął się organizacją, tak? Bardzo ważny był w tym całym procesie Sienkiewicz. Moment otwarcia, który zgromadził tłumy, mowa, którą przygotował Sienkiewicz, została ocenzurowana i przez 15 minut milczał, tak? A razem z nim wszyscy ludzie. Ten pomnik miał proponowane jeszcze trzy inne lokalizacje, właśnie z Plac Zielony, Plac Warecki i ten skwer na Krakowskim Przedmieściu, i te lokalizacje wybrano z racji na to, że rzeczywiście ona była uważana za prestiżowa. Został zdemontowany w 1942 roku przez Niemców. Jego części odnalazły się w Hamburgu, a w 50-tych latach został znowu postawiony w tym miejscu, odtworzony. Kopię przygotował Jan Szczepkowski. Specjalnie dałam te dwie pocztówki. Jeszcze jedna jest z 1915 roku, druga z 1960 roku. Chciałam zwrócić Państwu uwagę na coś, na co bym nie zwróciła uwagi, gdybym nie robiła wytycznych konserwatorskich do tego obszaru razem z Arturem Filipem, którego tutaj gościliście 2 tygodnie temu, że ten teren, który jest wygrodzony, jest rzeczywiście strasznie, strasznie duży. To jest 2000 metrów kwadratowych, tak jak na szybko zmierzyłam na tych planach. My jak przygotowywaliśmy wytyczne, to zaproponowaliśmy konserwatorowi, że proponujemy otwarcie tych furtek, które tam są. One są tak pochowane jakby w bramie, tak? Ich nie widać na pierwszy rzut oka, ale one tam są, tak blisko tych lamp. I konserwator się nie zgodził, tak? Ta aranżacja tego skweru zawsze była różna. No w każdym bądź razie, wiecie,
powierzchnia tego całego terenu, który jest zagrodzony, jest porównywalna z powierzchnią całego skweru Hoovera, który jest obok, tak, tam po lewej stronie. Na skwerze Hoovera obok stał tak samo taki pomnik, postawiony w 1922 roku. To jest pomnik wdzięczności Ameryce. To jest pomnik autorstwa Xawerego Donikowskiego. I on przez to, że był z piaskowca w dwóch kolorach, on źle się starzał po prostu. On źle się starzał i rzeczywiście źle wyglądał. I już w 1925 roku zaczęto mówić o tym, żeby go zdemontować. I zdemontowany został w 1930 roku. Potem na tym drugim obrazku widzicie Państwo jeszcze przed wojną, tak, stała sama taka misa, którą odbierało się rzeczywiście jako jakąś fontannę, coś takiego. A na ostatnim zdjęciu w rogu macie Hoovera, który w 1946 roku przyjechał do Warszawy i stanął tam i pewno nie czuł się najlepiej, oglądając to miejsce. Chłopiec z krokodylem na placu Dąbrowskiego, tak, to jest to miejsce. A w tym miejscu stał pomnik lojalistów. A od 1930 roku to miejsce wykorzystano rzeczywiście, powstała tam w ramach tej akcji stawiania pomników we wszystkich parkach w Warszawie, tak? Stanęła tam rzeźba Stanisława Jackowskiego Igraszka, albo Chłopiec z krokodylem, albo Igraszka z krokodylem, takie nazwy się powtarzają. A pomnik Kilińskiego powstał w 1936 roku i stał oczywiście w zupełnie innym miejscu, na placu Krasińskich, a z jednej strony i z drugiej tak się prezentował. W pomnik Dłuta Stanisława Jackowskiego został zdemontowany przez Niemców w 1942 roku po tym, jak ktoś zdemontował niemieckie napisy na pomniku Kopernika. Miał być kompletnie przetopiony, ale dzięki Lorencowi trafił do Muzeum Narodowego do magazynów i tam dzięki temu tak samo przetrwał całą wojnę. Podczas wojny ten sam, nie pamiętam teraz nazwiska, ale ten sam chłopak, który odkręcił tą tablicę na pomniku Kopernika, zrobił taki napis na murach Muzeum Narodowego, tak? Jestem tu, Jan Kiliński, ludu Warszawy, jestem tutaj, Jan Kiliński, tak? Pojawił się jeszcze tam w którymś momencie tak samo napis na ulicach Warszawy za zniszczenie napisu, nie, przepraszam, za demontaż pomnika Kilińskiego za karę zima będzie trwała 6 tygodni dłużej, Kopernik. I po wojnie jako jeden z nielicznych pomników ocalałych, tak, z tego Muzeum Narodowego został postawiony dokładnie tam naprzeciwko muzeum, a potem znowu na placu Krasińskich, ale przez to, że bardzo długo jeszcze podejmowano decyzję, jak ten plac Krasińskich odbudować, w jakim kształcie, tak, a to w końcu przeniesiono go w 1959 roku na Podwale, tak, tam po pewnych decyzjach, tak, jak tam będzie ruch, komunikacja i tak dalej. To są lwy przed Pałacem Lubomirskich, które trafiły tutaj z zupełnie innego miejsca. One były na ulicy 6 sierpnia przed Ministerstwem Spraw Wojskowych. Na tych dwóch zdjęciach, które są po prawej stronie, widzą Państwo cały budynek, a niżej jest zbliżenie, tak? I z nimi jest taka historia, że one gdzieś tam wędrowały po mieście po wojnie, nie za bardzo wiadomo było, co z nimi zrobić. Generalnie zarządzało nimi wojsko i Zygmunt Stępiński po tej historii z przesuwaniem na wałkach, tak, osi całej Pałacu Lubomirskich, tak, że on zupełnie stanął w innym miejscu, przesunięty, gdzieś po prostu je bez zgody wojska po prostu przewieziono je w te miejsce i postawiono je tutaj, tak? Co jest we wspomnieniach tam o siedmiu placach Warszawy Zygmunta Stępińskiego. Tutaj macie 1946 rok i na placu Hoovera był jeszcze grób dowódców AL i z nim znowu była taka historia, że w 2006 roku, kiedy w JEMS architekci przygotowali projekt i już mieli realizować budowę tych pawilonów, tak, i nowe zagospodarowanie całego skweru, dostali zgodę bez kłopotu od Rady Pamięci Walk i Męczeństwa na usunięcie tej tablicy, ale wtedy zapomniano o tym, że rzeczywiście to nie jest tylko i wyłącznie tablica, ale to jest grób. I była jakaś taka przepychanka kilkumiesięczna rzeczywiście z ekshumacją, z uruchamianiem rodziny, z negocjacjami, ze spotkaniami i tak dalej. A ten grób w końcu przeniesiono na cmentarz na Powązki Wojskowe. Pomnik Feliksa Dzierżyńskiego na Placu Bankowym, który postawiono w 1951 roku.
Na pierwszej ilustracji mają Państwo obraz, na którym chciałam Państwu pokazać, tylko że ten plac bankowy wyglądał jednak całkiem inaczej. On był po prostu trójkątny, tak? I był zupełnie inaczej zagospodarowany. Nie było Marszałkowskiej, która łączy Mokotów z Żoliborzem, tak? Ona jeszcze nie była przebita i tam po prostu nie było takiego dużego ruchu jak teraz. Była takim po prostu zupełnie zacisznym, zupełnie innym miejscem. A po 1951 roku zagospodarowano ten teren na nowo i postawiono ten pomnik. No ale już zobaczcie, 17 listopada 1989 roku ten pomnik został zburzony. Nie widać na tej ilustracji wyraźnie, ale gdyby Państwo zobaczyli te zdjęcia, to on jest strasznie, strasznie pomazany. Tak, rzeczywiście widać było, że tam wtedy zebrały się tłumy i odłamki z tego pomnika, który rzeczywiście spadł i potłukł się. On tam był z gruzo betonu i był czymś pokryty. Że te mieszkańcy po prostu Warszawy te odłamki brali sobie, tak? 2002 rok, Palma Rajkowskiej, tak? Czyli najpierw pani Rajkowska jedzie do Izraela razem z Arturem Żmijewskim i wpadają na pomysł, żeby postawić w ogóle taki cały szpaler palm. To nie przechodzi, udaje się postawić tylko jedną palmę i ona ma stanąć na jeden rok, dlatego tam dałam specjalnie tą jedną kartkę, tak? Bo wtedy organizatorem wystawy było Centrum Sztuki Współczesnej. Ja pamiętam, już wtedy pracowałam w Urzędzie Konserwatorskim i pamiętam, jak przychodziła pani Rajkowska, żeby rzeczywiście to uzgadniać. I w urzędzie nikt nie miał nic przeciwko temu, tylko za bardzo nie było tak samo... Nic konserwatorowi do tego nie było tak naprawdę. Tak? Konserwator nawet by wydał zgodę, gdyby miał na jakiej podstawie prawnej działać. W każdym bądź razie tak i tak ostatecznie skończyła się na tym, że palma stoi na pozwolenie na zajęcie pasa ruchu drogowego, a przez to, że jakby cała wystawa się przeciągała i przeciągała, to ona już ma więcej niż 18 lat, już jest więcej niż pełnoletnia, tak? No i jest tak samo jakoś ogrywana też właśnie przez mieszkańców, tak? Ona żyje społecznie, jest ważnym miejscem. To miejsce ma inną trochę tożsamość, tak? Jest lubiane i rozpoznawalne przez warszawiaków, no bo jest tak centralne, że trudno, żeby nie. Ale tak jak Państwo widzą, różne manifestacje, różne grupy wykorzystują je przy różnych manifestacjach, które tam się odbywają, tak? Środowiska kobiece na dolnej fotografii, zwiędnięcie liści palmy, tak? To manifestacja związana tam z ekologią. W każdym bądź razie nowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest tam przyjęty dla tego obszaru, przewiduje inne skrzyżowanie i tak naprawdę tam po prostu nie będzie ronda, tam będzie skrzyżowanie normalne i tak ta palma będzie musiała znaleźć sobie jakieś inne miejsce. A też bardzo skomplikowane są historie związane z prawami autorskimi, z własnością, ale to jakby kwestia na oddzielną rozmowę. Pan Guma na rogu ulicy Czynszowej i Stalowej, postawiony w 2009 roku, ale stał tylko przez 2 lata. W 2011 roku został zdemontowany na potrzeby konserwacji, dlatego że po prostu to jest taka rzeźba, która się brzydko znosiła różnicę temperatur, tak brzydko się starzała. Miał trafić do konserwacji, no ale niestety i wrócić na swoje miejsce, ale nie wrócił dlatego że jak się dowiedziałam, kiedy pracowałam w Muzeum Warszawy i organizowałam pokaz w Pana Gumę, po prostu postawienie Pana Gumy w przestrzeni publicznej jest zbyt kosztowne. Nikt nie chce ubezpieczyć tego dzieła sztuki, bo jest wyceniane mniej więcej na taką kwotę jak kawalerka obecnie w Warszawie. No i żaden ubezpieczyciel nie chce się tego po prostu podjąć. Tak? Także jak na razie Pan Guma będzie zostawał w tym eleganckim pudełku w MSN-ie. Tęcza na Placu Zbawiciela, która stanęła w 2011 roku przed Parlamentem Europejskim. I znowu to jest taka historia, która wiecie, przeszła już trochę do legendy, jest w piosenkach, tak? Wszyscy wiedzą, wszyscy znają tęczę, a jej tak naprawdę nie ma i zobaczcie, stała tylko tak naprawdę 4 lata. I przez te 4 lata była aż 6 razy palona. Kilka razy wracała w różnych innych odsłonach, tak? Jako instalacja artystyczna ze światła, jako instalacja z balonów. Jakby tego nie oceniać, na pewno to miejsce zbudowało, jest bardzo, bardzo ważne dla historii tego miasta, tak? Rzeczywiście wywołało jakąś dyskusję, która na pewno dla socjologów, do historii tego miasta przejdzie. I to już wszystko, dziękuję. Chyba mało czasu? To dobrze. Bardzo dziękuję Państwu. Czasu jeszcze mamy całkiem dużo, całe 10 minut, ale rozumiem, że
kończymy na tym wykład nieco wcześniej. Myślę, że ten przegląd taki dość szybki, ale bardzo, bardzo treściwy posłuży nam po prostu teraz do najpierw kuluarowej naszej dyskusji, a później do rozmowy z Państwem na wizji. Ja zachęcam, przypomnę, do zadawania i zgłaszania pytań. Dzisiaj, tak jak Pani Ewa wspomniała, to nasze spotkanie troszkę się skoncentrowało na Warszawie, ale ten warszawocentryzm chyba nie do końca jest przypadkowy. Jest to duże miasto, największe w związku z tym w Polsce, w związku z tym też dobrze ogniskujące te problemy, które w mniejszej skali, może w troszkę innym kontekście, pojawiają się też i w mniejszych miejscowościach. Kolejny nasz gość swoją prelekcję również, po przerwie, którą za chwilkę ogłosimy, również swoją prelekcję skoncentruje na Warszawie. Ale ostatni występ dzisiejszy i ostatni mikrofon przekażemy z kolei w ręce administratora mniejszej miejscowości. I myślę, że to też będzie dla nas wszystkich dość ciekawe doświadczenie, próba skonfrontowania tego, czy rzeczywiście te problemy wielkomiejskie gdzieś tam spotykają się z tymi w mniejszej skali realizowanymi. No bardzo dziękuję w takim razie Państwu za uwagę, naszej prelegentce za bardzo sprawne przeprowadzenie swojego referatu i tylko jeszcze ogłoszę, przypomnę, o której my się teraz spotykamy. Kolejny nasz referat to będzie godzina 12:30. Dziękuję bardzo. Naszym kolejnym gościem będzie Tadeusz Rudzki, który jest miejskim aktywistą, społecznikiem i samorządowcem. Od lat inicjuje różnego rodzaju akcje społeczne i angażuje się w działania mające na celu dbałość o ład urbanistyczny Warszawy. Angażuje się również w zabezpieczenie rzeźb plenerowych na Pradze Południa. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja je szczególnie doceniam, ponieważ nie jestem ani artystą, ani historykiem sztuki. Ale jednak uznali organizatorzy, że jest pewien obszar, w którym mogę mieć coś do przekazania. Ja zawodowo zajmuję się edukacją obywatelską, natomiast społecznie działam lokalnie, między innymi na rzecz przestrzeni publicznej, na rzecz mieszkańców społeczności lokalnej. Jestem z Saskiej Kępy, działam tam w ramach samorządu mieszkańców, a więc takiego najniższego szczebla warszawskiego samorządu. Udzielam się też w dzielnicowym Stowarzyszeniu Wiatrak, które swoim zasięgiem obejmuje całą dzielnicę Praga Południe. Wątek osobisty, ale ważny. Moja mama jest historykiem sztuki, wykłada na warszawskiej ASP, a ja jestem wnukiem małżeństwa artystów plastyków, więc zawsze sztuka była też dla mnie ważna również z tego względu. Dzisiaj będę mówił o angażowaniu się mieszkańców i władz samorządowych w zakresie dbania o rzeźby w przestrzeni publicznej i również będę mówił o przykładach warszawskich, bo te przykłady najlepiej znam. Natomiast myślę, że wiele problemów, które poruszę, mają charakter uniwersalny. Poproszę o prezentację. Zacznę od krótkiej diagnozy obecnego stanu, potem pokażę kilka przykładów wpływu mieszkańców na działania dotyczące rzeźb i przestrzeni wokół rzeźb, a na koniec wskażę, co moim zdaniem można zrobić, żeby sytuacja trochę uległa poprawie. O,
Dziękuję. Na podstawie moich obserwacji, moich doświadczeń mam taką oto diagnozę obecnej sytuacji. Po pierwsze odnoszę wrażenie, że taki przeciętny człowiek, przeciętny mieszkaniec nie bardzo ma czas na to, żeby w ogóle przyjrzeć się swojemu otoczeniu. Jesteśmy bardzo zapracowani z różnych przyczyn. Większość z nas nie ma też takiego nawyku do zajmowania się swoim otoczeniem poza przestrzenią prywatną i ewentualnie najbliższym sąsiedztwem. Z kolei władze lokalne, jeżeli myślą i zajmują się rzeźbą, to częściej wśród ich priorytetów jest ta rzeźba pomnikowa związana z powszechnie rozpoznawalnymi upamiętnieniami. Co też istotne, część dzieł sztuki tych plenerowych, niezależnie od tematyki i wartości artystycznej, jaką przedstawiają, może być postrzegana jako takie trudne dziedzictwo minionej epoki, więc też budzi pewną niechęć do w ogóle zajmowania się tym. Oczywiście do tego dochodzą ograniczenia o charakterze budżetowym, ponieważ realizacja praktycznie każdej inicjatywy wymaga poniesienia jakichś nakładów finansowych. Pytanie, czy w takich okolicznościach sztuka musi przegrywać z innymi potrzebami, na które władze lokalne przecież też muszą odpowiadać. Pytanie szczególnie aktualne w kontekście obecnych czasów i też pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów, bo to przecież często na samorządach spoczywa właśnie, na ich barkach spoczywa ciężar opieki nad dziełami sztuki w naszej przestrzeni publicznej. No i dodatkowym czynnikiem jest też często taka rozproszona odpowiedzialność za dzieła sztuki w przestrzeni publicznej. Jeżeli one nie są w rejestrze zabytków i na przykład są wokół nich jakieś dodatkowe problemy własnościowe, czy też nie mają statusu miejsca pamięci, to czasami nie jest po prostu jasne, który urząd czy który wydział jest właściwy do podejmowania działań wobec danego dzieła sztuki. No i jakie widzimy skutki tych zjawisk? Dla mnie najlepiej można je pokazać na przykładzie rzeźb plenerowych obecnych od lat 70. w przestrzeni osiedli mieszkaniowych na Saskiej Kępie, na Gocławiu, na Grochowie. I za chwilę pokażę kilka przykładów, co się dzieje w sytuacji, kiedy nie podejmujemy działań, kiedy rzeźby nie mają swoich opiekunów i gdzie brakuje takiej woli i konsekwencji do naprawienia tej sytuacji. Przyjrzyjmy się zatem kilku przykładom. Właśnie. Tutaj jesteśmy na warszawskim Gocławiu, więc widzimy rzeźbę, która gdzieś stoi tak zapomniana, popadła w zapomnienie, widać, że jest narażona na czynniki atmosferyczne. Niekiedy rzeźby takie, tutaj przykład Saskiej Kępy, widać rzeźba ustawiona pod drzewem, z którego są osady i taki mają na nią wpływ. Czasami też niestety padają ofiarą wandalizmów, widać, że nie miały swojego opiekuna. No a okazuje się, że wśród tych autorów tych rzeźb są takie nazwiska jak Barbara Falender, Ryszard Wojciechowski, Teresa Brzuskiewicz czy Adam Myjak, a więc postaci zasłużone, rozpoznawalne, o uznanym dorobku, więc sytuacja taka jest dość zaskakująca. Więcej możemy tutaj też pokazać sytuację, kiedy rzeźba jest ustawiona w jakiś sposób zupełnie absurdalny. Mieszkańcy żartują, że pełni funkcję takiego strażnika parkingu. Innym razem rzeźba może być, jakby jej otoczenie wykorzystywane bezpośrednio, na przykład na funkcje handlowe, gdzie wydawać by się mogło, że bardzo łatwo tę sytuację rozwiązać, bo i potrzebne są i dzieła sztuki, i jest potrzebny handel uliczny, ale tą przestrzeń trzeba jakoś dobrze zaplanować. Wydaje mi się, że patrząc na te zdjęcia, naprawdę nie trzeba być ekspertem, żeby odczuć jakiś zgrzyt, żeby zobaczyć, że chyba tak właśnie nie powinno być. Ja jestem osobą, która konkretnie w sprawie tych prac była
była zaangażowana w takim sensie, że zawsze uważałem, że coś trzeba z tym zrobić. Zacząłem w 2013 roku od zebrania informacji, bo nawet informacje o nich nie były właściwie jakoś szerzej dostępne. Tutaj wielką pomocą był dla mnie artykuł wówczas doktor Katarzyny Chrudzińskiej Uchery z takiej publikacji pokonferencyjnej Rzeźba w architekturze. Więc to pierwsze zadanie udało się zrealizować. 2014 rok z inicjatywy Muzeum Warszawy, spacery wokół rzeźb, gdzie było spotkanie historyków sztuki, artystów, mieszkańców i właśnie spotkanie z rzeźbami. Były też próby zainteresowania tym władz lokalnych, ale właśnie z poziomu naszego samorządu mieszkańców występowaliśmy do burmistrza dzielnicy. Niestety władze dzielnicy uważają, że poniekąd mają rację, że kiedy jest teren spółdzielni, nie jest jasne, czy rzeźba należy do spółdzielni, do artystów, czy do kogo, to one nie bardzo mogą tutaj podejmować działanie. I rzeczywiście trochę tak jest, ale też nie do końca, ponieważ władze zawsze mogą zaangażować się w tę taką warstwę promocyjną i informacyjną, na przykład utworzyć szlak tematyczny, ale niestety tutaj obserwujemy raczej w tym konkretnym przypadku raczej bierność. W związku z tym ja, korzystając z tych narzędzi, które są, podjąłem próbę stworzenia projektu do budżetu obywatelskiego. Razem zresztą z mieszkanką Gocławia, panią Ewą Karkut, która wcześniej w ogóle nie podejmowała tego inicjatyw i dla której rzeźby stały się takim impulsem do aktywizacji obywatelskiej. Niestety, mimo że projekt był taki dość prosty, to znaczy tam chodziło o poprawę ekspozycji trzech rzeźb i zebranie, solidną inwentaryzację i opublikowanie tych informacji wraz z naniesieniem ich na mapę, dwukrotnie podejmowaliśmy tę próbę. Niestety duża konkurencja spowodowała, że nam się to nie udało, co nie zmienia faktu, że za drugim razem projekt uzyskał 1549 głosów, czyli jest ponad 1500 osób, którym na tym zależy. Zabrakło nam zaledwie 90 głosów, więc byliśmy naprawdę bardzo, bardzo blisko. Ale też nasze zaangażowanie i promowanie takiej inicjatywy przyniosło różne efekty. O, tutaj jest przykład plakatów, które były stworzone do właśnie promocji. Wydaje mi się, że jednym z efektów, to nie jest takie bezpośrednie powiązanie, jednak stałe podnoszenie pewnych tematów przenosi się na różne działania. To jest przykład współpracy Spółdzielni Mieszkaniowej przy Międzynarodowej z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Warszawskiej ASP. Wreszcie po wielu latach umywania rąk de facto od tematu spółdzielnia zabrała się za konserwację tych rzeźb. Także przynajmniej te, które są przy tej jednej czy dwóch ulicach, zostały, można powiedzieć, zaopiekowane. To jest też, myślę, że spowodowane tym, że inna spółdzielnia przy ulicy Ostrobramskiej taki proces przeprowadziła już kilka lat wcześniej, więc było się do czego odwoływać i też wtedy inna spółdzielnia czuje, tam jest porządnie, to u nas może też czas już na jakąś zmianę. Natomiast to, co mnie chyba najbardziej w tym wszystkim ucieszyło, to że udało się pewne zainteresowanie mediów tutaj uzyskać. Radio dla Ciebie zaprosiło pana Czesława Kozanowskiego, który nie tylko był autorem części pracy, ale też współorganizatorem całej akcji ustawiania tych rzeźb. Zaprosiło i przeprowadziło z nim audycję. Wiem, że to było właśnie bezpośrednio związane z tym projektem do budżetu obywatelskiego, więc bardzo się ucieszyliśmy, że przynajmniej taki efekt, że wspomnienia zostały utrwalone. Tutaj chciałbym pokazać inny przykład. Przykład plonu z ulicy Katowickiej, czyli płaskorzeźby autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza. Akcja sprzed 10 lat, zainicjowana przez Efę Brykowską ze Stowarzyszenia Ładna Kępa. Krok po kroku realizowana, najpierw wpis do rejestru zabytków, później zbiórka publiczna na renowację płaskorzeźby, a następnie zaaranżowanie skweru w sąsiedztwie
to też ważne, bo nie tylko doszło do właśnie renowacji dzieła sztuki, ale też przestrzeń została odtworzona zgodnie częściowo z pierwotną koncepcją i to miejsce zaczęło żyć. Tutaj chciałbym też wspomnieć, że przy tej ulicy Katowickiej, to jest na Saskiej Kępie, znajdowały się też różne mniejsze rzeźby plenerowe. Dzieła takich artystów jak Stefan Momot, Stanisław Sikora, Józef Trenarowski, w czasach powojennych zrealizowane i przepadły właściwie bez wieści. Coś niesamowitego, rzeźby zaginęły, nikt nie wie, gdzie się znajdują i takie historie mogą się wydarzyć w środku miasta. Tutaj przykład Syrenki Wojciecha Czerwosza na gmachu Liceum Bolesława Prusa. Też z inicjatywy mieszkańców podjęta interwencja, można powiedzieć trochę kontrowersyjna, to znaczy z jednej strony cieszymy się, że zabezpieczono również dach, już nie leje się woda po każdym deszczu na płaskorzeźbę, natomiast pierwotnie ona była jednak z surowego betonu, więc nie wyglądała tak, jak to widzimy tutaj. I teraz jak to jest, że wiele tych interwencji to są właśnie takie akcje całkowicie oddolne, a tu jeszcze chciałbym pokazać przykład takich prostszych działań, to znaczy czasami rzeźba wydaje się zaopiekowana, wszystko jest, można powiedzieć, w porządku, ale pojawiają się zjawiska, które budzą nasz sprzeciw, jak na przykład ustawianie reklam w bezpośrednim sąsiedztwie takich realizacji, co czasami udaje się dzięki współpracy z mediami jakoś nagłośnić i ograniczyć. Tutaj z kolei przykład też rzeźby, która jest zrealizowana w sąsiedztwie Trasy Łazienkowskiej. Wygląda na to, że takich rzeźb było kilka oddanych wraz z uruchomieniem trasy. Natomiast nikt nie ma żadnych informacji o tych pracach. Ja jestem w takiej sytuacji, że czasami zaprzyjaźnieni urzędnicy różnych miejskich instytucji pytają się mnie, czy ja coś wiem o tej rzeźbie. Ja nie mam takiej eksperckiej wiedzy, więc zwracam się z kolei do zaprzyjaźnionych historyków sztuki i czasami te poszukiwania są bardzo trudne. W tym przypadku identyfikacja na przykład nie okazała się niemożliwa. Będę jeszcze podejmował tutaj z gronem lokalnym działania. Natomiast jest to niesamowite, że stoi rzeźba w znanym miejscu, trochę schowana, ale nikt nie jest w stanie nic konkretnego o niej powiedzieć. I teraz jak to jest, że tak działamy od przypadku do przypadku i różne obiekty udaje się ratować, czy zakonserwować, czy opisać dzięki takiej oddolnej inicjatywie. I co można zrobić, żeby taka sytuacja uległa poprawie, żeby to było bardziej systemowe działanie, żeby rzeźby nie były pozbawione opieki i żeby ich los nie zależał od tego, że przypadkiem akurat ktoś miał trochę wolnego czasu i determinacji, żeby się nimi zająć. Ja myślę, że tutaj nie ma jednego działania, które sprawiłoby, że wszystkie problemy nam znikną. Natomiast mogę zaproponować szereg takich propozycji, które wydaje mi się, że ich realizacja mogłaby ten stan rzeczy poprawić. Niewątpliwie szalenie istotne jest wzmacnianie głosu społeczności lokalnych, bo no mimo tego, że jesteśmy państwem zdecentralizowanym, gdzie działa niezależny samorząd, to dla wielu osób ten szczebel, nawet gminy czy miasta, często jest ciągle zbyt odległy. Z kolei jednostki pomocnicze, czyli sołectwa, rady osiedli, rady dzielnic, często są traktowane po macoszemu, nie bierze się ich głosu pod uwagę. A przecież często to właśnie tam rozmawia się o problemach sąsiedzkich, rozmawia się o sprawach z najbliższej okolicy, także o dziełach sztuki, które często w tym wymiarze lokalnym są bardzo, bardzo ważne. Kolejna sprawa to jest korzystanie z narzędzi partycypacji społecznej. I tutaj jest duże pole do działania dla nas, to znaczy dla osób, którym zależy na sprawach kultury i sztuki. W miarę naszych możliwości po prostu powinniśmy się angażować obywatelsko i też zachęcać innych do współpracy. Powinniśmy być obecni na konsultacjach społecznych, w procesach rewitalizacyjnych, w dyskusjach o planach zagospodarowania i też we wspominanym już dzisiaj budżecie obywatelskim.
Wydaje mi się, że też powinniśmy podnosić takie tematy w mediach i korzystać z różnych programów, chociażby czy stypendialnych, czy różnych środków na popularyzację, którymi dysponują samorządy. Moim zdaniem dobrym pomysłem jest również angażowanie autorów tych istniejących rzeźb. To jest także zadanie, które leży w zasięgu naszych możliwości. Powinniśmy dbać nie tylko o dokumentowanie pracy artystów i taką warstwę, można powiedzieć, podejście naukowe do ich dorobku, ale też, żeby właśnie ich wspomnienia były nagrywane, aby oni opowiadali mieszkańcom o swojej drodze twórczej i też swoim autorytetem wspierali wystąpienia i wnioski, które kierujemy do lokalnych władz. Muszę tutaj podkreślić, że wiem, że nie wszyscy lubią spotkania z szerszą publicznością, ale też zauważyłem, że jest wielu artystów, którzy chętnie o swojej pracy opowiadają i czują taką satysfakcję, że mieszkańcy chcą o tym słuchać, chcą ich poznać, chcą się czegoś dowiedzieć, a u mieszkańców często jest głód takich ciekawych, autentycznych historii, spotkania z człowiekiem, który zostawił jakiś trwały ślad w ich najbliższej okolicy. Wydaje mi się, że ważne byłoby też stworzenie takiej bazy dobrych praktyk współpracy z biznesem. To znaczy, skoro często problemem są sprawy finansowe, to może warto w sektorze prywatnym poszukać odpowiedzi na to. Jest dużo firm, które mają te swoje działy odpowiedzialnego biznesu, gigantyczne budżety na działania marketingowe i po prostu trzeba docierać do ludzi, którzy takie decyzje podejmują, żeby wiedzieli, że to jest jedna z opcji, w którą mogliby pójść, zrobienie czegoś dla lokalnej społeczności właśnie wokół dzieła sztuki. I to nie musi być nawet działanie bezpośrednio związane z rzeźbą, może być z przestrzenią wokół tej rzeźby plenerowej, bo często ta zdegradowana przestrzeń wokół jest jakby zwiększa zagrożenie dla samej pracy, no bo w takim otoczeniu jest łatwiej o dewastację, łatwiej o zniknięcie rzeźby, a trudniej o mobilizację mieszkańców na rzecz na przykład konserwacji rzeźby, no w sytuacji, kiedy na przykład nie mają wygodnej ławki, żeby w jej pobliżu usiąść. Konieczne jest też podnoszenie kwalifikacji kadry urzędniczej oraz radnych, bo urzędnicy i samorządowcy często uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach, ale warto by zweryfikować, czy ta oferta, która jest dla nich dostępna, czy zawiera właśnie tematy dotyczące przestrzeni publicznej, estetyki, obecności sztuki w naszym otoczeniu, czy ta oferta jest wystarczająca. Czy są sytuacje, że decydenci na przykład biorą udział w wizytach studyjnych, aby poznawać dobre przykłady z innych miast? Przyznam szczerze, że ja o takich przykładach nie słyszałem. Jeżeli ktoś z Państwa takimi dysponuje, to oczywiście chętnie je poznam. I ostatnia propozycja, która wydaje mi się istotna, która da efekt oczywiście za wiele lat, ale może jest nawet najważniejsza, czyli stworzenie takiego skutecznego i atrakcyjnego programu edukacji lokalnej dla szkół, to znaczy programu, dzięki któremu młodzi obywatele w sposób taki dostosowany do swojego wieku mogliby odkrywać swoją okolicę, w tym również dzieła sztuki z ich otoczenia, żeby je znali, żeby mieli z nimi pozytywne skojarzenia. I naprawdę współcześnie atrakcyjnych metod organizowania tego typu aktywności jest bardzo dużo. Z powodzeniem korzystają z tego niektórzy nauczyciele, też lokalne organizacje pozarządowe. I znowu tutaj przydatna byłaby baza takich dobrych praktyk, dobrych przykładów, wymiana informacji i doświadczeń. Bo bez takich działań, no to jakby pamięć i troska o rzeźbach będą w społeczeństwie zanikać, szczególnie tam, gdzie więzi społeczne i tak są słabe, a mieszkańcy raczej się ze swoją okolicą nie utożsamiają, więc to jest obszar na pewno, nad którym trzeba pracować. Ale żebyśmy nie pozostawali w takim przekonaniu, że tylko jest dużo pracy, a nie udało się do tej pory wiele wypracować, to kilka jeszcze przykładów, które mogą
myślę, są takimi optymistycznymi obserwacjami. Zacznę nietypowo, bo od murali, które na początku chciałem podać jako antyprzykład, bo na przykład w budżecie obywatelskim jest ich bardzo dużo, zaczynamy mieć ich przesyt, często jakość artystyczna, jakość wykonania budzą zastrzeżenia, ale ja tu chciałbym zwrócić uwagę, że mieszkańcy w ten sposób pokazują, że oni w swojej przestrzeni jednak chcą czegoś specjalnego, czegoś, co wyróżnia, czegoś, co przyciągnie uwagę, więc warto przypominać, że można te cele zrealizować też innymi formami, że na te potrzeby można też inaczej odpowiadać. Tutaj przykład znowu z budżetu obywatelskiego na warszawskim Muranowie, gdzie mieszkańcy zgłosili pomysł, który miał być taką kontynuacją i uzupełnieniem założenia osiedlowego Bogdana Lacherta, gdzie widać, że ten pomysł był przygotowany bardzo świadomie. Więc miejmy świadomość, że są mieszkańcy, którzy są gotowi poświęcać czas i swoją energię na tego typu inicjatywy. Tutaj mówiłem dzisiaj trochę o bierności władz i urzędników w temacie rzeźb plenerowych, ale są też sygnały pozytywne. W sierpniu tego roku, chyba po raz pierwszy, Urząd Miasta pochwalił się i zwrócił uwagę mieszkańców na rzeźby plenerowej właśnie na osiedlu Ostrobramska. To jest za sprawą Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, które w ostatnich latach część swojej aktywności kieruje nie tylko na opiekę nad zabytkami, ale też na właśnie popularyzację wśród mieszkańców tematów dotyczących sztuki i twórców. Też muszę przyznać, że bardzo ciekawe są działania biura w zakresie opieki nad historycznymi pracowniami artystycznymi, gdzie też myślę, że to mogłoby być inspirujące dla innych miejscowości w Polsce. Czy działania z mieszkańcami są ważne? Czy rzeźby mogą być ważne dla mieszkańców? Na obydwa tak postawione pytania odpowiedziałbym, że tak, ale teraz jak to uzasadnić? Ja bym się odwołał do kilku argumentów. Po pierwsze, żyjemy w epoce takich nieustających zmian. W ciągu kilkunastu lat, kiedy spojrzymy na nasze otoczenie, na nasze miejscowości, zachodzą ogromne zmiany. Bardzo szybko zmienia się przestrzeń. A ludzie potrzebują też pewnych elementów niezmiennych, takiej pewnej, czegoś, co daje im takie poczucie pewnej stabilności. I dla mnie takim sztandarowym przykładem jest właśnie rzeźba sztafeta Adama Romana, która przeżyła zmianę ze stadionu dziesięciolecia na Stadion Narodowy. Ale mam też drugi przykład. To są lwy Józefa Trenarowskiego sprzed kina Moskwa, które możemy znaleźć chociażby na tym bardzo słynnym zdjęciu Chrisa Nidentala ze stanu wojennego. I właściwie kiedy my na to zdjęcie dzisiaj patrzymy, to możemy powiedzieć, że zmieniło się wszystko. Bo nie tylko otoczenie tych lwów, ale no też cały kontekst społeczny, polityczny. Ale jak dzisiaj pójdziemy ulicą Puławską, to właśnie te lwy cały czas możemy tam spotkać. Co jeszcze jest istotne? No myślę, że tak jak wspomniałem o korzystaniu z kontaktu z autorami, którzy mogą poprawić stan naszej wiedzy o na przykład okolicznościach powstania danego dzieła, podzielić się wspomnieniami, opowiedzieć o tej części, która nie została zrealizowana, to może być inspiracja do działań dla nas, dla następców tych artystów i też pomaga nam zrozumieć, że dana rzeźba jest nie tylko jakimś takim przykładem dziedzictwa minionej epoki, które no, zostało rozrzucone wśród blokowisk, bo takie często jest właśnie powszechne wyobrażenie, ale to jest też dzisiaj okazja do jakiejś edukacji, do poznania realiów pracy artystycznej w tamtych latach, czy też dowiedzenia się czegoś o swojej najbliższej okolicy. I wreszcie zaniedbane dzieła sztuki to może być początek aktywizacji obywatelskiej. Ja dzisiaj o jednym przykładzie już wspomniałem i naprawdę nie brak innych przykładów, gdzie chęć uratowania dzieła sztuki albo poprawy jego otoczenia stała się dla kogoś początkiem takiej drogi od narzekania do działania. Są tacy mieszkańcy czy grupy mieszkańców, które zauważyły, że właśnie no, dzieło sztuki jest w opłakanym stanie, ale później podeszły do przestrzeni w sposób bardziej kompleksowy. W Polsce poziom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest ciągle bardzo niski, dlatego no, każda właściwie lokalna inicjatywa, dzięki której ludzie zaczynają robić coś wspólnie,
zasługuje na uwagę. Czasami jest tak, że ktoś najpierw zauważy wandalizm, ale potem dostrzeże też, że rośliny w pobliżu wymagają pielęgnacji, że ławka, z której widać rzeźbę, powinna zostać wymieniona, że o tej rzeźbie w ogóle nie ma żadnej informacji i że może to powinno ulec zmianie. Tutaj widzimy lecące łabędzie Anny Dębskiej na warszawskiej Ochocie w wersji przed i w wersji po. Więc to jest przecież to samo miejsce. A proszę zobaczyć, jak bardzo się zmieniło. I też sama rzeźba była w stanie naprawdę opłakanym z uszkodzonymi elementami, ale no udało się to zmienić. I na koniec ostatnie słowo, jakby nawiązując do hasła, które nam towarzyszy, czyli dla niepodległej. Ja się zaliczam do osób, które uważają, że ważne jest zarówno budowanie postaw takich patriotycznych, ale również taka edukacja obywatelska o praktycznym działaniu na rzecz lokalnej społeczności. Nie widzę tutaj kolizji, a powiedziałbym, że wręcz przeciwnie, że wyrazem naszego zaangażowania właśnie dla niepodległej mogłaby być taka aktywność, angażowanie się w sprawy lokalne, dlatego kończę wystąpienie takim apelem, żeby się po prostu angażować, żeby ze sobą współpracować i działać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja właściwie nie mam niczego do dodania. Myślę, że wszyscy jesteśmy pod dużym wrażeniem tego, co usłyszeliśmy. Także pozostaje mi tylko zaprosić na przerwę. Spotykamy się za 15 minut i spotkamy się z naszym ostatnim dzisiejszym gościem, a później bezpośrednio po tym ostatnim wykładzie rozpoczniemy dyskusję. Dziękuję bardzo. Naszym kolejnym dzisiejszym ostatnim gościem jest pan Arkadiusz Nowalski, który jest burmistrzem miasta Sejny na Suwalszczyźnie. Jest również sejnianinem z urodzenia i w przeszłości był miejskim radnym, a od 2014 roku jest burmistrzem. I tutaj warto zaznaczyć, że został wybrany bez poparcia partii politycznych. No poza tym jako samorządowiec żywo interesuje się przestrzenią publiczną. Prosimy. Dzień dobry Państwu. Ja nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Miałem różne wrażenia, przysłuchując się dyskusji. Napisałem całe 4 kartki różnych odniesień, ale ostatecznie postanowiłem się bardzo mocno ocenzurować. Zwłaszcza po tak wymownych wystąpieniach trudno by było nawiązać poziomem, więc zaserwuję dzisiaj Państwu moją osobistą wycieczkę po Sejnach i jakieś nawiązania do dyskusji o moim mieście. I ponieważ ja od kilku dni zmagam się z różnymi koncepcjami, które chciałbym Państwu przedstawiać w sposób możliwie czytelny i się już kilka razy mocno ocenzurowałem, to będzie moje najbardziej ocenzurowane wystąpienie. Mam taką skłonność, że mówię rzeczy niepopularne dosyć często i później to jest powodem moich różnych kłopotów, w tym poświęcania czasu dziennikarzom albo władzom, co jest jeszcze gorsze. To pozwólcie Państwo, że ja Państwa w opowieści najpierw przeniosę do mojego miasta, przedstawię mój sposób myślenia, nie będę pokazywał na początku obrazów, a jeżeli za bardzo się nie rozgadam i jeszcze zostanie czas, to puszczę Wam kilka filmów, które troszeczkę przybliżą nas do tego, o czym mówię. Miasto Sejny to jest taka miejscowość, część dawnej Puszczy Przełomskiej, która należała akurat do Wiśniowieckich, książąt litewskich. W pewnym momencie jeden z Wiśniowieckich, który był tutaj właścicielem, tak zdenerwował sułtana, że sułtan podjął specjalne kroki i w malowniczy sposób po schwytaniu rzeczonego Wiśniowieckiego nabito go na pal w Stambule. I to jest prawdziwy bohater naszego miasta, czyli tak irytujemy wszelkie władze, że taka tradycja po prostu została, może tego tak mocno nie widać, ale do tej tradycji w praktyce nawiązujemy.
Później pojawił się nowy patron miasta Sejny. Mogę o tym wspomnieć, ponieważ prędzej czy później będziemy musieli postawić pomnik. I to będzie dopiero ciekawa sytuacja, ponieważ naszym bohaterem oficjalnym miasta Sejny jest człowiek z legendy dominikańskiej, rzeczywiście żyjący w Sejnach, człowiek, który całe dobra przekazał Dominikanom, w związku z czym jest wzorem prawdziwego twórcy naszego miasta. To nie do końca jest prawda, dlatego że na naszym terenie ostały się szczątki jakiegoś grodziska jaćwieckiego. Tu niedaleko są jeszcze inne szczątki grodzisk, czyli mamy tu jakiś szlak. Konserwator zabytków w latach 50. zgubił grodzisko i zaznaczył je na mapie w takim miejscu, gdzie nie mogło go być. To jest celowy przytyczek służbom konserwatorskim, ponieważ służby konserwatorskie są największą patologią mojego miasta, jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną. Mogę to rozwinąć, jeżeli Państwo zechcecie, ale mogę się też powstrzymać w imię czystości sumienia tego grona. Na pewno macie różnych zacnych działaczy, konserwatorów w swoim otoczeniu. Jeżeli nie życzycie sobie, żeby przy tym zacnym gronie ich jakoś tutaj tykał, to postaram się tego nie robić. W dniu dzisiejszym miasto Sejny głównie słynie z relacji polsko-litewskich. Na niwie kultury mamy bardzo słynne w świecie jednostki typu ośrodek pogranicze, takie postacie jak Krzysztof Czyżewski, Małgosia Czyżewska, Wojtek Schroeder, Bożena Schroeder, czyli bardzo długo i namiętnie rozmawiamy o dialogu w Sejnach. Jak nam ta rozmowa o dialogu przekształca się w dialog, to jest dobre pytanie. A ja chciałbym troszeczkę przestrzennie o historii opowiedzieć, opisując Sejny. Więc kiedyś była taka książka, kiedyś przeczytałem taką książkę Jasienicy, w którym on opisuje swoje podróże po Rzeczypospolitej. Przyjechał na jakimś motocyklu, wylądował pośrodku niczego i pośrodku niczego stoi katedra. Więc on się zainteresował, skąd to się wzięło i uświadomiono go, że kiedyś tutaj rządzili Dominikanie, to była stolica Dominikanów litewskich. Tutaj podejmowano wszystkie te najważniejsze decyzje. Dominikanie też szkolili młodzież szlachecką z całej Litwy. Prusacy Dominikanów stąd wygnali. I od tego momentu zaczynają się inne losy zespołu klasztornego. Mieliśmy między innymi szkołę wojewódzką w okresie powstania listopadowego, jak jeden mąż, młodzież poszła do powstania i zginęła gdzieś pod Olszynką Grochowską. Także mamy też takie ciążenie do Warszawy. Jak widzicie Państwo z historii, rodzimy się po to i uczymy się tutaj po to, żeby umierać gdzieś za Warszawę. No ale to znowuż żarty. Ze wschodu na zachód się przejdziemy przez moje miasto, czyli stajemy przy wjeździe od Augustowa, czy też od granicy państwa. Tam widzimy komitet partii dawny, obecnie siedzibę starostwa powiatowego i przed niedaleko tego gmachu stoi pomnik powstania sejneńskiego. Jest to chyba jedyna znana mi, może państwo jako eksperci od sztuki przestrzennej. Wskażecie inny pomnik, który ma godło narodowe ze złamanym skrzydłem, co zrobili Polacy sobie sami. Moja rodzina też finansowała ten pomnik, także przyznaję się do odpowiedzialności. Dwóch Nowalskich zginęło w rzeczonym powstaniu sejneńskim po stronie polskiej. No, mamy taką wadę, że od
chyba 4 pokoleń, czyli tak jak mam udokumentowane losy mojej rodziny, to żaden Nowalski śmiercią naturalną po mieczu, żaden Nowalski śmiercią naturalną nie zginął, więc to jest taka dodatkowa atrakcja, kiedy patrzę na ten pomnik. Pomnik wyobraża z jednej strony Matkę Boską Ostrobramską, orzeł jest okaleczony w myśl osób, które go stworzyły, przedstawiając liczbę gmin, które z dawnego powiatu sejneckiego zostały po stronie litewskiej. Rok 19 bardzo nam zaciążył na historii. Wspomnę tutaj o tym powstaniu, bo później do 38 roku na naszym terenie mieliśmy wojnę z Litwą, taką prawdziwą wojnę z Litwą. I dopiero w roku 1938 Polska postawiła ultimatum Litwie Kowieńskiej i na pewno Państwo kojarzycie taki film Zezowate Szczęście. Tam są takie sceny, kiedy młodzieńcy wychodzą w czapkach uniwersyteckich na manifestacje. Wodzu, prowadź na Kowno. No to właśnie to jest konsekwencja zabójstwa żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza 24 Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza Sejny przez Litwinów. Bardzo się cieszę, że dzisiaj już takich sytuacji nie mamy, ale od tamtego czasu mamy napięcia etniczne na naszym terenie i bardzo realne życie z realnymi obiektywnymi problemami, co wcale z nas nie robi dzikusów, tylko po prostu los tak nas obdarzył w imieniu Rzeczypospolitej, Warszawy również. Mówię to dlatego, że czasem dostaję takie zniuansowane wypowiedzi osób przyjezdnych, nierozumiejących, co się tutaj czasem dzieje na pograniczu. Idziemy dalej przez miasto. Mamy zachowane budynki uratowane dzięki profesorowi Strumilek swego czasu w 1989 roku synagogę służby konserwatorskie odbudowały. Później mamy jesziwę, pocztę odbudowaną przez pogranicze. Mamy ratusz, po lewej stronie minęliśmy pałac biskupi. Sejny były stolicą biskupią i nawet jeden z biskupów w Afryce ma tytuł sejneński, bo biskupstwo zostało tytularne. I wchodzimy na dawne rynki, które są opisane dosyć bogato, no wielorynkowe miasteczko pogranicza, które natychmiast po przyjściu władzy ludowej stały się obiektem no, jakichś projektów socjotechnicznych. Znaczy rynki raziły władzę ludową i postanowiono je, ponieważ miasto Sejny miało być miastem, to gdzieś w okolicach tysiąclecia chrztu Polski i tysiąclecia państwa polskiego, bo to tak ze sobą było skorelowane, wymyślono, że zlikwiduje się kocie łby i te rynki, na które te furmanki przyjeżdżały i chłopi z końmi przynosili zanieczyszczenia, przekształcono to w parki. I z tej okazji też postawiono pomnik 25-lecia PRL-u, który w roku 1982 otrzymał piękną w treści, bo szokującą tablicę. Ja, przepraszam, na chwilkę odpalę sobie podgląd. Nie chcę Państwu tego pokazywać, bo to jest teraz bardzo brzydki w formie, ale nie ma co tego odtwarzać. Patrzę na Pana pośrodku i mam wyrzuty sumienia, przyznaję się, tak, po Pana prelekcji rozumiem, że popełniam błąd, ale nie będziemy tego odtwarzać. Więc napis matka, myślnik, to córka kraju, co jemu gotowa oddać ostatnie dziecię. Myślnik, to obywatelka. Matce, Polce i tak dalej. Więc mamy tutaj to memento, które wisi nad Sejnami, ono jest skorelowane z wcześniejszymi dziejami naszej społeczności. Doszliśmy do tego nieszczęsnego pomnika 25-lecia PRL-u. Ja później puszczę, jeżeli uda mi się zszarować to wszystko, to puszczę Państwu filmik z demontażu tego pomnika, no bo jakieś emocje na koniec męczącego dnia muszą być, jakieś dodatkowe emocje. Tam jest żołnierz, tam w jednej części tego pomnika tam był sowiecki żołnierz, polski żołnierz. Można to było poznać po tym, że jeden miał gwiazdę na hełmie, ale były też dwa bagnety. Jeden
graniasty rosyjski, taki sztyk, a drugi wzoru Mauserowskiego i jakby autor bardzo się natrudził. To są lata, kiedy w kinach rządzi film Hubal i jest taka estetyka Polski wrześniowej na tapecie. Ja sam zostałem zarażony tą estetyką troszeczkę, głównie dlatego, że byłem uczniem szkoły imienia Hubala. Więc mieliśmy do czynienia z polityką dosyć spójną. Autorem tej naszej rzeźby, która na dole miała czworokątną podstawę, właśnie z jednym reliefów była Polska piastowska, symbolicznie wyrażona, w drugiej orzeł, fragment roty, no i ci żołnierze sowieccy. Żołnierze sowieccy pojawili się w tym miejscu dlatego, że mieliśmy na naszym terenie obławę augustowską. Na terenach zajętych przez wojska sowieckie dochodziło do pacyfikacji. Puszcza Augustowska została wybrana jako miejsce takiej pacyfikacji na terenach, które miały przynależeć do Polski. Kiedy się czyta historyków ze wschodu, oni uznają, że nie jest to nic szczególnego, ale dla nas jest to bardzo szczególne doświadczenie, ponieważ kilka tysięcy ludzi zostało zabranych z domów już w czasie pokoju, wywiezionych i nie wiemy, gdzie oni są. Prawdopodobnie spoczywają gdzieś w pobliskich Kaletach. Tutaj taka drobna uwaga. Sejm jest położony przy Smyku Suwalskim. Jeżeli mówimy o konflikcie na Białorusi, to mamy tuż, bardzo, bardzo blisko. A rzeka płynąca przez miasto, rzeka Marycha, jest rzeką graniczną również z Białorusią. Więc zderzmy, szanowni państwo, te dwa komunikaty. Żołnierz sowiecki i polski napis Braterstwo broni, matka, która oddaje wszystkie dzieci, ostatnie nawet dziecko odda ojczyźnie i fakt, że codziennie muszą na to przez kilkadziesiąt lat patrzeć ofiary, rodziny ofiar obławy augustowskiej. Powstaje nam dosyć ciekawe zderzenie, ale są w tej samej miejscowości inne osoby, które cały swój awans społeczny, wychodząc zwykle z wsi, przeżyły przy władzy ludowej i dla nich jest to miejsce sentymentalne. Idziemy sobie dalej miasteczkiem, mamy taki X dróg, te dawne rynki opisane drukami w taki sposób, żeby ciężko było tam coś zrobić. Zwykle te miejsca wybierali panowie spożywający po cichu alkohol, zwłaszcza w tej formie, w tych czasach, kiedy już to miasteczko w czasach transformacji podupadało, stawało się coraz biedniejsze i nikt nie chciał wydawać pieniędzy na zieleń miejską. To wszystko konsekwentnie zarastało i mamy spory park, który sięgając w historię, no przypomnijmy sobie, że to jest miejsce po dawnych sukiennicach sejmieńskich. Co najmniej 4-metrowa kolumnada, o której przywrócenie tutaj walczyła grupa inicjatorów, ale chcieli wystawić zupełnie inny budynek, w zupełnie innym miejscu, przesunięty. I wyobraźcie sobie, że konserwator zabytków zgadzał się na to. Mimo, że przestrzeń naszego miasta jest chroniona, to w tym przypadku zgadzał się na wybudowanie w obcym miejscu zupełnie nowego budynku, nawiązującego tylko detalami. Grupa inicjatorów okazała się trochę nierzetelna, więc miasto tą działkę odzyskało i teraz będziemy rzeczywiście odbudowywać te sukiennice i to jest kolejny powód, dla którego mogę wspomnieć o tym miejscu w tym zacnym towarzystwie, dlatego że chcemy odtworzyć, myślę, że układowi urbanistycznemu miasta nie zaszkodzi powrót samej kolumnady, fasady dawnych sukiennic, ale wymogi współczesności są takie, że nie ma sensu odbudowywać tego budynku całego i chcemy w tym miejscu przywrócić pamięć z imienia i nazwiska wszystkim osobom, które w listopadzie 1939 roku musiały opuścić miasto
My w 1939 roku we wrześniu tutaj nie walczyliśmy z Niemcami, tylko z Rosjanami. Oni weszli, oddali Sejny Niemcom, byliśmy później częścią Rzeszy. I Niemcy w listopadzie wygnali wszystkich Żydów z miasta. Oni trafili na granicę, więc część osób mogłaby doszukiwać się analogii z niektórymi wydarzeniami, które teraz mają miejsce. One są zresztą bardzo takie oczywiste. Trafili na granicę niemiecko-litewską. Chcielibyśmy tam oddać te imiona i nazwiska i chcielibyśmy je porównać, czy złożyć to z listą innego upamiętnienia, czyli z imienia i nazwiska osób, które zostały wymordowane w obławie augustowskiej. Tutaj jest pewien problem, ponieważ o ile mamy dzięki pracy Fundacji Pogranicze listę osób, które zginęły w czasie II wojny światowej dawnych mieszkańców Sejneszczyzny, to nie mamy listy ofiar obławy augustowskiej. I to trzeba by było przeprowadzać kwerendy i inne rzeczy, więc myślę, że to będzie projekt, który będzie musiał być podzielony na różne działy, w tym ta kwerenda jest, wydaje mi się, najistotniejsza w rzetelności tego upamiętnienia. Kolumnada ma towarzyszyć odtworzonemu kształtowi budynku, który ma być ogrodem, więc cała reszta budynków, kolumnada jest taka, jak ją w 1832 roku wybudowano, planowana, a reszta jest budynkiem zielenią. I tam ma być taki ogród, no do którego kształtem, relacjami z resztą przestrzeni miejskiej na pewno powinno się pochylić jakieś grono ekspertów. Tutaj mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać dobre relacje z litewskimi samorządami. Jestem przekonany, że jeżeli uda mi się zebrać wystarczające środki, to będzie możliwy konkurs polskiego i litewskiego stowarzyszenia architektów. Dzielą nas tylko pieniądze, jest dobra wola też również IPN-u, a ponieważ przysłuchując się Państwa dyskusji, nabrałem pewnych obaw, czy jakość naszych rozwiązań będzie wystarczająca, to od dzisiaj zastanawiam się nad formą zapewnienia, nad metodami zapewnienia tej jakości. No ale idziemy dalej. Trafiamy na plac świętej Agaty, bez figury świętej Agaty, ponieważ ta jest własnością kościoła. Ona w tej chwili mieszka u księdza proboszcza w gabinecie w ramach zabezpieczenia. I ksiądz proboszcz poszukuje metod na jej odtworzenie i powrót świętej Agaty. Do czasu powrotu świętej Agaty uważam, że jesteśmy trochę podatni na żywioły typu ogień. Sejny miały w historii taką skłonność do palenia się malowniczo, przez co straciliśmy obraz dawnych Sejn. Ale mam nadzieję, że mieszkańcy miasta aż tak nie grzeszą, żeby być może święta Agata nie ma niewiele do roboty, może tam z pokoju księdza proboszcza też nad nami czuwa. I stajemy przed katedrą, między świętą Agatą a kościołem, murem kościelnym. Teraz obserwujemy schody, których w XIX wieku nie było. Był to taki klasyczny wzgórek. Troszeczkę ten układ się zmienił, dlatego że właśnie w latach 60. postanowiono zrobić z rynków parki. Ja osobiście marzę, żeby zrobić teraz taki miks, przede wszystkim zamknąć te tereny dla ruchu. Chcę wyrzucić stamtąd drogę wojewódzką, jestem bardzo blisko, ponieważ te transporty, które nie mogą w inny sposób przejechać, a jest to część strategicznej drogi Gołdap, Szypliszki, koło Puńska trafia do Sejm i do drugiej, do granicy państwa to ta droga wiedzie, no to niestety musimy mieć szlaki, przez które będą przerzucane wojska w chwilach, kiedy to jest potrzebne. A teraz jeżdżą na przykład transporty z drewnem, ciężkie transporty z drewnem, i ta infrastruktura w centrum miasta jest po prostu niemiłosiernie traktowana, zwłaszcza kiedy ku swojej głupocie chciałem zablokować rajdy przez centrum miasta i zrobiliśmy takie wyniesione przejścia. No to teraz mamy dodatkowe wibracje i ratusz mi się troszeczkę sypie.
publicznie przyznaję się do głupoty, nie wiedziałem, że nie da się spłonić dróg wojewódzkich, żeby szybciej budowali drogi w innym miejscu i niedługo będę musiał ratować ten mój ratusz, ale kościół też nam pęka, ta katedra z książki Jasienicy również cierpi. Dalej mamy, szanowni państwo, zespół klasztorny, w którym uczył się twórca litewskiego hymnu narodowego, uczył się tam pierwszy pan Kudylka, uczył się tam pierwszy marszałek litewskiego Sejmu, życie zakończył tutaj biskup Paranowski, który stworzył litewski język literacki. Z tego powodu biskup Baranowski leży w katedrze, jest tutaj pochowany, ale też jest na pomniku. Na pomniku wystawionym właśnie przy placu Świętej Agaty. Biskup Baranowski patrzy trochę w stronę Świętej Agaty i spogląda na pomnik smoleński, który jest samowolą budowlaną, wystawioną w taki sposób, że nie można go teraz ruszyć z oczywistych powodów i chyba to nie ma sensu, aczkolwiek bryła jest oceniana czasem z wielkimi emocjami. Od dwóch lat biskup Baranowski patrzy przez plac pomiędzy biskupem Baranowskim a pomnikiem smoleńskim. W ziemi leży płyta. Czarny kwadrat z napisem po polsku i po litewsku. Pojednanie to wybór. W setną rocznicę powstania sejmowskiego obeszliśmy tradycyjnie po polsku rocznicę powstania sejmowskiego, ale również był taki akcent w postaci wmurowania tej tablicy w plac. I to jest taka prawda, którą można podeptać swobodnie, jest to pewnie dopuszczalne, ale która dużo mówi o naszej miejscowości. I co mamy dalej? Dalej mamy łąki podklasztorne, w których mam nadzieję zorganizujemy centrum festiwalowe na 14 tysięcy osób, ponieważ zdaje się, że sejmy są dobrym miejscem, żeby podsumowywać różne relacje Polski, krajów nadbałtyckich, ale też europejskie czy tam natowskie. Mam nadzieję, że ten projekt nam wyjdzie razem z Litwinami. Mijamy łąki i mamy koszary Korpusu Ochrony Pogranicza 24 Batalionu KOP, elitarnej polskiej piechoty, do której jedynej formacji w wojsku przed wojną nie brano innoplemieńców, to znaczy nie było tam żadnego Rosjanina, Żyda, Białorusina, czy też kogokolwiek innego, byli tam sami Polacy i nie pochodzili oni z naszych terenów. W związku z tym jesteśmy bardzo, bardzo dumnymi, dziedzicami tej tradycji, ponieważ synowie ludzi, którzy wtedy przyjechali do Sejmu, zostali w Sejmach i teraz mamy grupę rekonstrukcyjną, która na każde święto występuje w mundurach Korpusu Ochrony Pogranicza, przypominając troszeczkę, że mieliśmy tutaj stan wojny do 1938 roku. I mamy pod tymi dawnymi koszarami, to jest w tej chwili zespół szkół ogólnokształcących, mamy pięknie wyprofilowane tarasy, niezniszczone, ogrodzone, czyli park. Najcudniejsze miejsce, teren zielony w mieście, który przetrwał tylko dzięki temu, że nikomu to nie było potrzebne i tak z braku laku to tam młodzież coś sobie posadziła, ktoś tam to wykosił. Mamy w tej chwili piękny park. Od roku 2007, dzięki jakiejś mojej bardzo dawnej inicjatywie, jest to park Ciuny Sugihary. My w pewnym momencie poszukiwaliśmy wspólnych bohaterów dla Polaków i Litwinów i okazało się, że to świetnym takim wspólnym bohaterem będzie Japończyk. Japończyk, który uratował co najmniej 800 polskich oficerów, co najmniej 6 tysięcy Żydów, do 10 tysięcy, dzięki współpracy z komórką polskiego wywiadu i placówką legalizacji. Oni wystawiali po prostu, fałszowali na potęgę polskie paszporty, które zostały w różnych tam miejscach na Wileńszczyźnie i wystawiali ludziom wizy przez cały Związek Radziecki, ci ludzie przyjeżdżali i się ratowali. I teraz tam jest takie miejsce, do którego rodzi mi się następne marzenie,
Znaczy chcielibyśmy co roku w ciągu, no, mam nadzieję, że to będzie stała tradycja, aczkolwiek ilość tych bohaterów do upamiętnienia nie jest aż tak duża. Więc chcielibyśmy co roku przynajmniej jedną osobę ważną do relacji polsko-japońskich, szanowni państwo, tam upamiętnać. Pomysł tego parku, dlaczego Chune Sugihara? Dlatego, że Chune Sugihara uratował mniej więcej 6 tysięcy ludzi, czyli można spojrzeć na miasto i zrozumieć, o co chodzi. To jest to zasługa jakby mało kontrowersyjna polskiego wywiadu wojskowego, mimo że działali w konspiracji przed państwem litewskim wtedy. Litwini się do tego też przyznają, uważają, że to jest cenna postać. I chcielibyśmy, żeby ten ogród Chune Sugihary przyciągał po prostu turystów nie tylko z Polski, ale też z Japonii. Ja się przyznaję, że to nie jest do końca mój autorski pomysł. Na pomysł takiego upamiętnienia wpadł świętej pamięci Yoshiho Umeda, legenda polskiej Solidarności, człowiek, przy którym dużo się nauczyłem swego czasu. No i jak analizowaliśmy różne ciekawe wątki, to w 2007 roku udało nam się skłonić kilka instytucji do tego, żeby coś takiego zrobić. A teraz myślę, że w momencie, kiedy przestałem spłacać długi, znaczy nadal spłacam długi miasta, ale moje miasto było bardzo zadłużone, było praktycznie w stanie upadłości, ja musiałem ustabilizować najpierw takie doraźne potrzeby, a teraz myślimy o naszych relacjach ze światem. I to jest takie, wydaje się, pobieżne, ale mam trochę inną perspektywę niż obywatele Warszawy. Dlaczego? Dlatego, że mieszkam w Przesmyku Suwalskim, dlatego, że u nas prawo polskie się trochę nie przyjęło. Na przykład przez kilkanaście lat można było nie płacić litewskim szkołom zgodnie z polskim prawem i to całkowicie uchodziło uwagi służb kontrolnych Rzeczypospolitej. Wszyscy wojewodowie, którzy w tym czasie rządzili regionalne izby obrachunkowe, jakoś przymykali oczy i wszystkim to było na rękę. I wiem, jak trudno mi było zapłacić te długi wobec Litwinów. Przypadkiem trafiliśmy na swój czas, uregulowaliśmy te zobowiązania i w ten sposób przygotowaliśmy grunt, czy usunęliśmy jeden z kamieni, które na drodze tego wozu do pojednania leżały i zagradzały. I dzisiaj, szanowni państwo, miasto Sejny całkowicie zniknęło z mapy konfliktu polsko-litewskiego. Ale skoro już przeszliśmy się to przez to całe miasto, to dlaczego to moje miasto tak wygląda? W latach 90. mieliśmy wojnę na pomniki. W latach 90. mieliśmy wojnę na pomniki. Pomnik Powstania Sejmińskiego skłonił do reakcji część litewską społeczności. Pomniki stawiały u nas, jeżeli chodzi o pomnik Powstania Sejmińskiego, to była Dolna Zrzutka. Pomnik Antoniego Baranowskiego darowało państwo litewskie, mniejszości litewskiej, jest własnością miasta. Ja się cieszę takimi emocjami, kiedy na przykład jakiś młody człowiek wjedzie w taki pomnik Antoniego Baranowskiego i nagle nasze braterstwo broni, sojusze są bardzo mocno zagrożone i wtedy muszę dzwonić do wojewody podlaskiego, żeby uruchamiał sztaby kryzysowe. Co prawda Białystok ma to po prostu w nosie, ponieważ zupełnie nie rozumieją takich niuansów, ale żyjemy w czasach wojny hybrydowej i teraz Nie mam wątpliwości, że taki incydent pokazał tą przestrzeń, o której państwo tutaj zupełnie nie mówiliście poza tą nieszczęsną tęczą, która też tutaj od nas niedaleko wypływa, bo ona pierwszy raz została zbudowana przy klasztorze wigielskim, o czym tutaj państwo nie wspominali. Tam sobie spokojnie stała, bez żadnych, przy klasztorze wigielskim, powtarzam, spokojnie sobie stała i nie była, nikomu nie przeszkadzała. Ten wątek, o którym nie wspominaliście państwo, to jest ta relacja, jaką ma bryła wytworzona przez artystę. Ten człowiek, kiedy ją tworzy, przeżywa, jest mi to obce, bo nie jestem artystą. Później odbiorcy, w zależności od miejsca i kontekstu, odbierają tą bryłę w różny sposób. I mogę państwa zapewnić, że w mojej okolicy wjechanie samochodem w pomnik Antoniego Baranowskiego ma poważne konsekwencje, a jeszcze większe w państwie litewskim. Więc ja teraz będę walczył
w ramach tej opieki nad sztuką, o którą tutaj pan zabiega, będę walczył w ten sposób, że przede wszystkim muszę znaleźć około 300 tysięcy na bezwzględny monitoring całego miasta, żeby szybko wyjaśniać, jakie są przyczyny uszkodzeń. Dlatego, że ta polityka z lat 90. ona nadal się jakoś na nas mści. No i teraz fajnie by było jakieś puenty tutaj zapodać Państwu, bo rozgadałem się niemożebnie, chcę Wam jeszcze filmy później. Szanowni Państwo, ja mam bardzo duży problem jako praktyk. Z jakiegoś powodu państwo polskie jest tak poukładane, że nie nawiązuje do obiektywnych procesów. Nie wiem, jak to się stało, ale na pewno konserwacja zabytku w tej formie administracyjnej, jaka teraz funkcjonuje, to jest zło. I mogę bardzo długo o tym mówić. Nie da się funkcjonować z instytucjami, które nie działają, nie wiem, próbując szukać prawdy obiektywnej. Jest to po prostu niemożliwe. Nie lubię kontaktu z ludźmi, którzy uznaniowo paluszkiem pokazują, mają taką moc, że ze współczesności tworzą zabytki i odwrotnie. No to, że zgubili grodzisko w Sejnach, to jest skandal. I to nie robi żadnego wrażenia na nikim. Ja w zeszłym roku jako człowiek niewykwalifikowany i troszeczkę durny, jak tu u nas mówią, zainspirowałem Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego do tego, żeby zrobić taki mały wykop. Oni dwa lata wcześniej byli z takim sprzętem nieinwazyjnym, zrobiliśmy taki mały wykop, żeby sprawdzić, czy moje podejrzenia co do pewnego miejsca, bo to grodzisko gdzieś tutaj w mieście jest, tak? Czy to jest to, że wykop sondażowy zrobiliśmy. No i do momentu, kiedy przekopywaliśmy się przez szczątki zwykle młodych ludzi, którzy leżeli na tym wzgórzu, bo to był dawny cmentarz na wzgórzu Świętego Jerzego, tam gdzie Matka Boska Syjneńska, o której jeszcze nie wspomniałem, ale teraz będę musiał wspomnieć, przyjechała do miasta. W pewnym momencie dokopaliśmy się do zwłok, do czaszki z protezą akrylową. I to jest troszeczkę taka puenta. Ten cmentarz jest nieczynny od XVIII wieku. Jest 120 metrów od ratusza, miejsce, z którego z Państwem rozmawiam. Znajduje się jakieś szczątki ludzkie z protezą akrylową, które pojawiły się na rynku w Niemczech w 1946 roku, a policja odmawia wszczęcia śledztwa. Więc jakby sztuka tu u nas funkcjonuje w ramach takich procesów obiektywnych, na które trzeba patrzeć bardzo szeroko. I my tutaj, czy nam się podoba, czy nie, nie mamy takiego komfortu, że możemy być obywatelami, klientami. Jakbym wchodził w polemikę z panem co do niektórych tych form aktywności obywatelskiej, to mój podstawowy zarzut jest taki, że to jest takie obywatelstwo bez odpowiedzialności. Dlaczego tak myślę? Ponieważ mi bardzo szkoda, że my mamy takie obywatelstwo z odpowiedzialności. To znaczy, cokolwiek my zrobimy albo czego nie zrobimy, to cała Polska będzie z tego tytułu cierpieć. Ponieważ olbrzymie energie się tutaj u nas schodzą. Sztuka niestety w tym planie musi, moim skromnym zdaniem, być podporządkowana jednak zrozumieniu tych procesów, nawet geopolitycznych, które mamy. Cenię sobie wolność artystyczną, ale jak mi jakiś artysta wymyśli, że trzeba zamazać pomnik Baranowskiego albo pomnik Powstania Sejneńskiego, bo tak, to skóra mi cierpnie, ponieważ wiem, ile ta społeczność biedna będzie tracić. I teraz to clue, bo ja w ogóle zmieniłem sens mojego wystąpienia. Na początku chciałem powiedzieć, że będę mówił o przemocy. Więc ja prywatnie uważam, że to te dzieła, o których Państwo rozmawiacie, i tutaj był piękny referat o tych dziełach warszawskich, znaczy rzeźba jest tak zrośnięta z przemocą i tą symboliczną, i tą instytucjonalną, że ja osobiście potrzebuję jakiegoś procesu grupowego w gronie mądrych ludzi po to, żeby rozważyć rolę rzeźby współcześnie, rolę tej przestrzeni, bo tam pan pokazywał, przepraszam, że ja do aktywistów najbardziej nawiązuję, bo najbliżej jest mi identyfikacja osobista. Ja tam zobaczyłem łabędzie z nazwiskiem zacytowanym autorki, co jest bardzo cenne, co w moim terenie jest trochę mniej
takie oczywiste, bo tutaj ludzie przez wieki żyli, tworzyli i zostały po nich tam ślady, a nazwiska się urodniły. Ale jedyna moja myśl to są pieniądze, pieniądze, pieniądze. I tak trzy razy mi się po głowie przewaliła fala pod tytułem właśnie pieniądze. Pieniądze to jest za mało, żeby tam, gdzie są pieniądze, tam jest ładnie. Tam to jest zadbane, a jakoś straciliśmy w tych przemianach taką zdolność do pokazywania swoich wartości innych niż te, w których wyrośliśmy. I być może tego potrzebujemy w tym dialogu publicznym i być może potrzebujemy jakiejś zmiany w procedurach państwa, bo tak jak mówiłem, jako zaprzysiągły wróg służb konserwatorskich, które nie robią tego, co do nich należy, naprawdę potrzebujemy zmienić hierarchię wartości w debacie publicznej. I to nie powinny być takie formuły narzucone, ponieważ mnie na pierwszym roku studiów dziennikarskich nauczono takiej formułki, że przekaz sam jest w sobie przekazem. Tak? I my czasem zapominamy w różnych innych dziedzinach. Tutaj tak się zdarzyło, że skoro mamy jakiś autorytet, to nie wiem, tam Wikipedia nie jest oczywiście żadnym autorytetem, ale Wikipedia twierdzi, że to jest błąd poznawczy, ten autorytet. Ja bym wolał jak wymyślić wspólnie z innymi obywatelami, albo się poddać takiej wymyślonej procedurze weryfikacji jednak autorytetów i osadzania różnych naszych przedsięwzięć w kontekście. Bez kontekstu wszystkie moje codzienne działania są nic nieważne. A teraz się przyznam, zapuszczę Państwu film. Zdemontowałem pomnik tak zwanej Matki Polki, czyli pomnik 25-lecia PRL-u. Jeżeli chodzi o tą tablicę, która została tam zdemontowana, to uczyniłem to z nieukrywaną przyjemnością, ponieważ to jest wroga tablica. Jakby ojczyzna jako potwór pożerający dzieci matką jest czymś wrogim, skrajnie nie do przyjęcia według mnie. A później wysłaliśmy naszą Lilkę. Pomnik 25-lecia PRL został zdekomunizowany przez mieszkańców bardzo szybko. On został przechrzczony na Lilkę. To jest hołd takiej pani, która prowadziła bujne życie towarzyskie w mieście Sejny. I jakoś tak była podobna do tej osoby z pomnika. Także ja uważam, że my tak naprawdę nie musieliśmy dekomunizować, ale jestem też zadowolony z innego faktu i on ma charakter strukturalny. To znaczy my mamy za dużo dróg w centrum i po prostu ten pomnik stał w takim miejscu, że miasto skorzysta przy rewitalizacji, jeżeli my tam nie będziemy się zmagać z jego przenoszeniem. Więc pomnik został zachowany, pojechał do Warszawy. Jestem dumny, bo został uhonorowany miejscem przy resztkach pomnika Dzierżyńskiego w Muzeum Ksawera Denikowskiego. Chętnie wysyłamy Lilkę na spacery, to jej dobrze robi i Sejnom również. A teraz pracujemy nad takim modelem, w którym ta figura kobiety wróci gdzieś w przestrzeń publiczną. Do tego my musimy najpierw zrobić tą przestrzeń publiczną. Jesteśmy w dobrym miejscu i chciałbym się Państwu, tak przez moment mnie kusiło, żeby tutaj zarzucić Was naszymi wizjami i projektami, ale ponieważ jeszcze moi mieszkańcy nawet tej wersji nie widzieli, to nie chciałem zrobić falstartu i być później rozliczani, że to nie mieszkańcy Sejmu najpierw zobaczyli nasze koncepcje. Więc zapraszam do zwiedzania miasta. Jeżeli są pytania, to oczywiście będę odpowiadał wtedy, kiedy Państwo uznacie to stosowne. A teraz bym chętnie Państwu, jeżeli mi pozwolicie, pokazać kilka scen z mojego miasta, które troszeczkę uzupełnią to, o czym mówiłem, to chętnie Wam puszczę filmy. Pozwolimy, panie burmistrzu, traktując ten czas troszkę przeciągnięty jako taki naturalny początek dyskusji. Także bardzo proszę. To była wpadka. Już nie raczę Państwa utworem muzycznym naszego mieszkańca.
Tak wyglądają miasto, tak wygląda miasto Sejny. Tu widzimy tą olbrzymią przestrzeń, która jest nadzieją, łatwo ją zepsuć. Tutaj ma być centrum festiwalowe. Miejsce, gdzie ma się pod sobą, w głębi widzimy koszary Korpusu Ochrony Pogranicza, a tutaj widzimy Park Czujne Sugihary. Trochę podgonimy. Plac Dominikański, miejsce, gdzie też były łąki, a tutaj jest nic ciekawego. No jak widzicie, nawet w optyce tutaj naszych mieszkańców, którzy robili ten film, trudno uciec od kościoła. A to są nasze parki, które kiedyś były rynkami. Tu jest nasz ratusz. Tutaj nadal stoi, jak widać, jeszcze pomnik Matki Polki. To jest nasza rzeka Marycha. I uciekniemy z tego miejsca. Żeby Państwa już nie męczyć, to ostatni akcent, czyli jak wygląda polska część obchodu. No, także mam nadzieję, że te troszeczkę na deser Państwa merytorycznej dyskusji dorzuciłem troszeczkę lokalnego klimatu. Zapraszamy do Sejm. Zapraszamy wszystkich Państwa do dyskusji nad ogrodem Sugihary. Zapraszamy do współpracy nad centrum miasta, bo właśnie zamierzamy je głęboko rewitalizować. I mam nadzieję, że coś mogłem w tym zacznym gronie, oprócz bycia maskotką z egzotycznymi tematami, zaprezentować. Dziękuję.
Dziękujemy panie burmistrzu i zapewniamy, że nie był pan maskotką. To był bardzo ważny głos, głos gospodarza, który zmaga się, jeśli mogę tak powiedzieć, bo sądzę, że jest to bardzo trudne zadanie, zmaga się z przestrzenią publiczną swojego miasta i z tymi różnymi kontekstami, o których pan tutaj wspominał, podejmując albo współpodejmując bardzo poważne decyzje. Pan swoją wypowiedzią, tak jak podkreśliłam, tak jakby rozpoczął już dyskusję tutaj z naszymi przedmówcami i jeśli ja bym mogła, korzystając z tych pewnych komentarzy, które pan wypowiedział, ja bym chętnie pozwoliła Tadeuszowi Rudzkiemu, żeby może troszkę odniósł się do tego, co pan burmistrz powiedział, bo tutaj rzeczywiście padła kwestia bardzo ważna, którą myśmy zresztą już wielokrotnie tutaj podnosili podczas naszych spotkań, czyli odpowiedzialności. Ta odpowiedzialność różnych aktorów ważnych w obrębie przestrzeni publicznej jest bardzo istotna. Pan burmistrz wspomniał też o artystach, którzy podejmują pewne decyzje, ale właśnie również o tych inicjatywach oddolnych. Tadeuszu, co ty na to? Słowa dające do myślenia, bo rzeczywiście odpowiedzialność w działaniach publicznych jest bardzo ważna. Myślę, że z natury rzeczy znacznie większa odpowiedzialność spoczywa na władzach lokalnych, bo one są wybierane do tego, żeby nas reprezentować i żeby też trudne decyzje podejmować. Jest dla mnie jasne, że w takich sytuacjach pozycja mieszkańca, można powiedzieć, jest bardziej wygodna. Natomiast to też nie jest tak, że mieszkańcy nie ponoszą jakby, no nie wiem, żadnych kosztów, tak, bo często w większości te działania są podejmowane przecież społecznie, więc zawsze kosztem czegoś. Natomiast oczywiście odpowiedzialność, jeżeli chodzi, nie wiem, o zainicjowanie jakichś działań, procesów, tutaj się zgodzę, oni tej odpowiedzialności mają znacznie mniej, chociaż to też się trochę zmieniło, bo kiedyś było tak, że jeszcze kilkanaście lat temu, że właściwie działania takie społeczne no dawały oczywiście mieszkańcom satysfakcję. Jeżeli głosy jakieś się przebijały, jeżeli ktoś w ogóle wiedział, kto był inicjatorem jakiegoś działania, to raczej to były takie głosy pozytywne. A dzisiaj, kiedy funkcjonujemy też w świecie mediów społecznościowych, gdzie właściwie wszystko podlega ocenie, też często osoby, które działają społecznie, zgłaszają różne pomysły, inicjatywy, spotykają się oczywiście też z krytyką i to jest normalne, ale też czasami ta krytyka potrafi przekraczać pewne granice, być obciążająca, więc na tym polu też się pewną odpowiedzialność ponosi. Nie wiem, czy nawiązywać do drugiego wątku, bo pan burmistrz się z niego dość zgrabnie nam wycofał. Niemniej jednak padło kilka, no właśnie takich może nie do końca doprecyzowanych, może zarzutów nie, ale przynajmniej pewnych pretensji czy żalów pod adresem służb konserwatorskich. I tu zdecydowanie bym poprosiła ciebie, Ewo, o zabranie głosu i właśnie przedstawienie nam, jak to wygląda z tej drugiej strony. Tak, jestem związana ze służbami konserwatorskimi, to prawda. No to po prostu jest praca zespołowa. Konserwator też musi odrobić lekcje. Tak? To jest po prostu tak, że konserwator też w przypadku miasta Sejny i w przypadku miasta Warszawy i wszystkich miast innych musi po prostu najnormalniej na świecie włożyć trochę pracy w to, żeby rozpoznać wartości, które chce chronić. Nie zawsze to jest bardzo proste i nie zawsze to jest oczywiste. I musi to poprzedzić pewna praca, tak? No i oczywiście oprócz pracy konserwatora potrzebna jest też praca właśnie urbanisty, kogoś, kto zajmie się estetyką miasta, tak? Identyfikacją wizualną. Też pana burmistrza na pewno zadanie jest takie, żeby rozpoznać potrzeby mieszkańców, tak? Jeszcze oprócz tego
Rozumiem, że tam są potrzebne miejsca pracy, tak, jest uciążliwa komunikacja, która przebiega przez środek miasta i tak dalej. Jest to strasznie skomplikowane, ale ja przyznaję, że jeśli chodzi o służby konserwatorskie dokładnie, to mają w tym zakresie bardzo dużo do zrobienia. I wynika to z takiej słabości, która jest trochę spadkiem tego, że nie zostały zreformowane po 1989 roku. Po prostu są rzeczywiście wyjątkowo ubogie i wyjątkowo mocno potrzebują bardzo dużych nakładów na badania, wzmocnienia szeregów pracowników i dokładnie wykonania tej pracy, żeby te wartości, które chcemy chronić, rozpoznać. I właściwie wracamy do takiego hasła, które też przewija nam się przez te kolejne nasze spotkania. Edukacja. Edukacja pisana drukowanymi literami. To zresztą dzisiaj też kilkukrotnie tutaj wybrzmiało. Ja jeszcze pozwolę sobie odnieść się wprost do naszego ostatniego rozmówcy. Panie burmistrzu, pana wystąpienie było bardzo inspirujące, przyznam, i myślę, że w dużym stopniu dlatego, że rzeczywiście właśnie miało taki bardzo praktyczny charakter, takie gospodarskie spojrzenie na rzeczywistość, może właśnie pozbawione tej takiej naszej skłonności, naszej, mówię tutaj o historykach sztuki, teoretycznej właśnie warstwy. Wspomniał pan o formie, jakby troszkę zastrzegając się i wycofując w kontekście kolejnych inwestycji, upamiętnień, które pan razem ze swoimi mieszkańcami planuje. I ja później, słuchając pana wypowiedzi, miałam taką refleksję, nie wiem, czy się zgodzicie z tym, że gdyby ten pomnik, który państwo zdemontowaliście, gdyby ta matka, która była formą koszmarną, zobaczyliśmy ją dopiero na samym końcu pana wypowiedzi, gdyby ten pomnik miał inną formę, być może udałoby się go nie zdemontować, tylko w jakiś sposób oswoić. I tutaj od razu przyszedł mi na myśl przykład z drugiego bieguna, czyli formy wyjątkowej, formy wysokiej, można powiedzieć nawet najwyższej, ja w każdym razie tak powiem z pełnym przekonaniem, najwyższej rangi, czyli słynne grające, a właściwie nie grające organy Hasiora na przełęczy Snoska. Historia tego pomnika w pewnym sensie była podobna, czyli był to pomnik zaliczony do tej kategorii ubelisków, a więc upamiętnień takiej przemocowej, prawda, władzy ludowej wprowadzanej na ziemiach polskich i na tej fali właśnie dekomunizacji przestrzeni publicznej, usuwania pomników, które upamiętniały powojenne losy Polski, poważnie brano pod uwagę demontaż tego pomnika. To, co zwyciężyło, to forma. Pomnik przetrwał, zniesiono, usunięto tablicę i pomnik jako już obiekt w przestrzeni, rzeźba plenerowa w jakimś sensie, tak, chyba możemy ją tak określić, nadal trwa. To może ja wyręczę pana burmistrza, nie wiem, czy jestem na bieżąco, ale po pierwsze ten pomnik został pokawałkowany i jedynie po piersi zostało wystawione na wystawie w Królikarni na temat pomników. Teraz to po piersi stoi w Sejnach i być może planowane jest właśnie wystawienie samego popiersia w takiej czy innej formie. Oczywiście tutaj prawdopodobnie stanie się to dopiero po innych zmianach takich infrastrukturalnych i po budowie już wspomnianych sukiennic, więc to jest taka odpowiedź bezpośrednia. A jeszcze chciałam pana burmistrza zapytać, bo czy ja dobrze zrozumiałam, że sukiennice, które będą odbudowane częściowo będą połączone z pomnikami upamiętniającymi obławę augustowską i ofiary II wojny światowej?
Szanowni Państwo, ja trochę wrócę do tego wątku, najpierw odniosę się do tego pomnika. Znaczy, on jest podzielony na oryginalne technologiczne części. Został zdemontowany, tam to prawda widzieliście przez moment, że jakby ta firma musiała troszeczkę rozszczelnić te bryły, tak? Ale on jest zeskładowany i zostawiony w depozycie z następnym pokoleniem. Tutaj jest taki drobny kłopot, gdybym ja chciał, po pierwsze to jest skończone dzieło artysty. Wszystkie te bloki tworzą całość. I teraz pewnym barbarzyństwem jest jednak rozdzielanie tych rzeczywiście, to prawo nam kazało. I teraz wykorzystywanie dowolnych elementów też budzi jakieś wątpliwości prawne. Więc ja tutaj nie jestem gotów partycypować. Ja na razie wystawiłem ją raz do konsultacji społecznych część tego pomnika, ponieważ ludzie inaczej towarzyszyli tej rzeźbie. W momencie, kiedy ona była 10 metrów z góry, a zbliżyła się do nich, to są zupełnie inne interakcje. Nie jestem przekonany, że wojewoda podlaski, to są dwie bryły, ciężkie bryły kamienia. Nie wydaje mi się, żeby wojewoda podlaski pozwolił mnie, bo ludzie chcą, żeby Lilka wróciła. Ewidentnie, tak? Większość tego chce. To jest część ich dzieciństwa, o innych rzeczach nie pamiętają. Traumy wypychamy, pamiętamy rzeczy dobre. Ja bym być może znalazł dobre miejsce na postawienie tego pomnika, ale będę musiał przeprowadzić normalną, w strefie konserwatorskiej, to będę musiał w ogóle przeprowadzić normalną, pełną zgodę na budowę muszę mieć, tak? Poza tym to jest ciężkie i nie może się zawalić, więc też musimy mieć projekt. I na każdym etapie inwestycji wojewoda z przyczyn emocjonalnych nawet może blokować to, jeżeli będzie miał taki lek. A wypowiedzi IPN-u, czy niektórych funkcjonariuszy IPN-u jasno wskazują, że nie ma żadnego powrotu, co to za sentymenty, po prostu to jest zło. Więc tutaj są jakieś dwa bieguny. Spróbujemy zrobić coś, co będzie dopuszczalne prawem. Według moich prawników w momencie, kiedy musieliśmy podjąć decyzję o rozebraniu tego pomnika, nie było takiej możliwości, żeby w jakikolwiek sposób upgrade'ować ten pomnik, zmieniać go, tak? I to na razie tyle. Myślę, że troszeczkę emocje opadną i w nowym kontekście będziemy eksponować pozostałości pomnika, tak? I tak go będziemy podpisywać, ponieważ nie możemy się dać zwariować i pamiętać tylko o jednym kontekście. Ten autor ze swoją tą bryłą, tak jak on ją wymyślał, ma jednak prawa autorskie. Ja bym się upierał, że one jednak jakieś tam są dosyć znaczne, a być może na pierwszym miejscu powinny być podnoszone. Drugie pytanie dotyczyło sukiennic. Sukiennice ja sobie wyobrażam jako restytucję 1:1 kolumnady. To jest założenie dosyć objęte i ono zmieni charakter centrum, ale tak jak Państwu powiedziałem, reszta ma być zielenią, to znaczy reszta ma być ogrodem. I łącznie z tą ścianą. I dlaczego uważam, że to będzie dobre? To będzie bardzo duże miejsce, duża przestrzeń i na tych zielonych ścianach, żywych ścianach zamierzamy umieścić listy nazwisk po to też, żeby przekaz pojawiał się sam, a nie był taki określony od początku. To znaczy listy nazwisk osób, które zginęły w czasie II wojny światowej według mnie są jakąś płaszczyzną i ona jest porównywalna z tym, co się stało w czasie tej obławy augustowskiej. Dopiero to są ludzie, którzy zginęli w czasie pokoju. I dopiero te plamy, te dwie plamy, kiedy się na nie patrzy, na ich objętość, po prostu robią to wrażenie. Tam nie trzeba żadnego komentarza. Ale to nie jest mój pomnik, to jest tylko mój pomysł i będę namawiał do tej formy upamiętnienia, ukrytej wśród zieleni, ale w taki sposób, żeby można było porównać objętość tych list z napisami zginęli w czasie wojny, zginęli w czasie pokoju. Ziemia sejneńska, ziemia suwalska, czy to pogranicze polsko-litewskie jest dosyć bogate w wątki historyczne. Opowiem Państwu tylko to jakby o takim natchnieniu do takiego, a nie innego o zdarzeniu, które miało miejsce rzeczywiście w latach tam 80-tych, 90-tych. Dokonano ekshumacji żołnierzy oddziału AK, który
został zmieciony w obławie przez Niemców. I w czasie prac ekshumacyjnych wykopano również jakieś koszulki marynarskie, paski. Rosjanie mówią na to tieliaszki. Co się okazało? Niemcy zgarnęli tych młodych ludzi, tam jacyś posłańcy donieśli wiadomość o tym, że idzie obława, ale już nie wyszli z tego kotła. I w ramię żołnierze AK zginęli z Rosjanami, którzy zginęli z takim oddziałem rozwiedki, który akurat tak mieli takie nieszczęście, że zginęli razem. Tak? Gdyby ci żołnierze radzieccy nie zginęli tam razem z tymi naszymi AK-owcami, to prawdopodobnie wydawaliby miejsca i kontakty i pomagaliby łapać tych naszych żołnierzy. No ale to jest historia, ona ma różne niuanse, historycy będą to badać. Faktem jest, że zginęli w ramię z bronią w ręku, ginąc razem. I wydaje mi się, że tutaj nic nie ma, nie ma co, czego jakby dokładać. To są fakty. I ja osobiście będę proponował taką formę, żeby w tym bardzo dużym założeniu, tak, żeby nie zdominować świata żywym, żeby było też miejsce na osobistą pamięć osób, które tutaj były, mieszkały. Tą politykę osobistej pamięci od początku staram się tu wprowadzać w czyn w mieście Sejny, ponieważ mieliśmy też taką tablicę straceń. Tutaj rozstrzelano w roku 40 10 osób niepochodzących w ogóle z Sejny, tylko z okolic. I opis tej tablicy z czasów PRL-owskich nie odpowiada po pierwsze faktom, a po drugie te osoby są tylko ofiarą dla ideologii, w tej czy innej. A za moich czasów po prostu wróciły nazwiska i uważam to za duży postęp, ponieważ wszyscy mamy przodków, będziemy być może mieli niektórzy potomków i potomkom tych, którzy zginęli, należy się po prostu pamięć taka osobista, organiczna. W Warszawie być może to jest trudne do wytłumaczenia, ale ja pochodzę z rodziny, która potrafi dokładnie miejsce swojego funkcjonowania z tej czy z innej strony przenieść do połowy XVI wieku, więc i mogę się na ten temat jakoś tam wypowiadać. Nas tutaj nie mieszali, nas stąd nie wywozili, czasem nas mordowali. Ale moje pierwsze wrażenie, kiedy się przyjechało, takie no czysto behawioralne, kiedy się pierwszy raz jako student przyjechałem do Warszawy i nie rozumiałem, że się nie patrzy ludziom w tramwaju w oczy zbyt długo, bo u nas to takie normalne, a w Warszawie jest po prostu inny behawior. I być może to jest całe wytłumaczenie na nasze spojrzenie na te kwestie. No po prostu osoba jest ważna z wszystkimi jej, to nie jest tylko sztuka. Przy czym tutaj jest taka śmieszna korelacja między słowem sztuka, obrazującym jednostkę do policzenia, a sztuką w innym wymiarze. Właśnie, sztuka. Tutaj pan też nam zwrócił uwagę na bardzo ciekawy zbieg formalny między wyrazami. To przejdźmy, może... tak? Bo chciałam odejść na chwilę od kwestii upamiętnień, które może wbrew pozorom, które się tutaj... A może zostańmy chwilę przy kwestii jednak upamiętnienia, bo może zapytać tutaj pana Wagnera, w jaki sposób tak praktycznie mogłaby się odbywać to, co zostało nazwane tym systemem, czy tym procesem wyłaniania pomników, jakie są kroki w ogóle, tak w skrócie w Warszawie? Mówimy o nowych obiektach, tak? No tak. Ten proces, o którym była mowa wyłaniania... Mówimy o zarządzeniu nowym i zespole tak, powołanym. Tak w skrócie. Znaczy to jest stosunkowo proste, bo w sytuacji, kiedy jest jakiś zainteresowany podmiot lokalizacją takiego obiektu, no to on musi po prostu przedstawić jakiś opis takiego zamierzenia, propozycję, uzasadnienie i taki
taki dokument jest przyjmowany już przez konkretną komórkę urzędu, która się tym zajmuje, czyli przez biuro konserwatora zabytków akurat, miejskiego. Taki dokument zyskuje na początku wstępną opinię komórek najbardziej istotnych, czyli to jest znowuż konserwator zabytków jako prowadzący ten proces. No chyba że akurat nie dotyczy ta inwestycja obszaru chronionego w jakiś sposób konserwatorsko. To jest oczywiście Biuro Architektury jako komórka odpowiedzialna za urbanistykę, estetykę miasta. I to jest też oczywiście komórka zarządzająca terenem, bo to jest też bardzo ważne, czy w ogóle zarządca przewiduje tego typu zagospodarowanie, bo może akurat tam ma zupełnie inne plany. A w ogóle tam może być jeszcze plan miejscowy, który też nie dopuszcza takiego rozwiązania, albo infrastruktura podziemna, to są różne możliwości. No i jakby dopiero z takimi dokumentami, z tymi opiniami taki wniosek trafia do zespołu, który mówiłem, czy tego interdyscyplinarnego zespołu wieloosobowego, który ocenia już całościowo taką propozycję. No i nie da się ukryć, że jakby zazwyczaj mało takich sytuacji jest, że taki zespół nie ma żadnych uwag do tej propozycji. Najczęściej te uwagi są mniejsze albo większe, albo zasadnicze. I z tymi uwagami ten wniosek wraca do wnioskodawcy. No i zacznę od tego, czy te uwagi są właśnie zasadnicze, czy są powiedzmy korygowalne, no to od tego zależy dalsze losy wniosku. Czasem one są do zrealizowania, na przykład wnioskodawca uznaje, że nie ma na to pieniędzy, jeżeli na przykład jest mowa o konkursie, więc ten wniosek też gdzieś tam przepada, ale jeżeli nie, to wniosek wraca poprawiony, być może takich obrotów znaleźć się kilka razy, dochodzi do kilku takich obrotów i ostatecznie, jeżeli te stanowiska gdzieś się tam zejdą, no to taki wniosek zyskuje pozytywną opinię zespołu, no i może być dalej procedowany, czyli albo w przypadku jakichś niewielkich upamiętnień tablicy pamiątkowej, małej architektury, po prostu przystępuje wnioskodawca do projektowania, podpisania umowy z zarządcą terenu, a potem realizacji. A jeżeli chodzi o pomnik, no to wtedy jest wszczyna procedura przewidziana ustawą, czyli procedura przygotowania uchwały Rady Miasta i to Rada Miasta ostatecznie przesądza jako organ odrębny od prezydenta miasta, czyli od wójta gminy, o tym, czy taki pomnik w tym miejscu uzgodnionym powinien się pojawić, czy nie. A jeżeli tak, no to znowu wracamy już do procedury inwestycyjnej bezpośrednio. Także no, można o tym dużo mówić, ale w sumie to jest dosyć prosta procedura, mimo wszystko. Procedura, która i tak pewnie nie ustrzeże nas od wielu pomników, które później będziemy demontować, ale czy to demontowanie pomników jest takie naganne? Tak bym zapytała, może po raz kolejny pana, bo to jest też taki swoisty znak czasów i życia miasta. Ja osobiście nie lubię za bardzo tego demontowania. Ja miałem taki, jak patrzyłem na te nagrania z Sejm, to ja miałem dyskomfort, muszę powiedzieć. Ja uważam, że generalnie sztuka się zazwyczaj dobrze starzeje właśnie w takim długim okresie i dla mnie ten obiekt był już ciekawy bardzo formalnie. No niewybitny zapewne, ale po prostu ciekawy i też rozumiem nawet z tego, co pan burmistrz mówił, jednak wiążą się z nim spore emocje mieszkańców. I jakby jedną rzeczą jest oczywiście przypisanie merytoryczne tego pomnika do określonego jakiegoś programu inwestorskiego, którym było w tym wypadku 25-lecie PRL. I według mnie tutaj chyba nie ma specjalnie czego bronić, ale ta forma pomnika jednak była trochę bardziej wieloznaczna niż ta nazwa jego i wydaje mi się, że
można było znaleźć inne rozwiązanie, które by pozwoliło ten pomnik zachować. Mówię oczywiście o takim rozwiązaniu merytorycznym, no bo jeżeli ta rozbiórka wynikała z takiej, a nie decyzji wojewody, czyli jakby z przepisów prawa, no to jak rozumiem, pan burmistrz miał ograniczone pole manewru w tym zakresie. Więc jakby ja zawsze po prostu niechętnie mam takie podejście, bym powiedział, ewolucyjno-konserwatywne do przestrzeni. Niechętnie widzę takie wymazywanie czegoś z tej przestrzeni, no chyba, że rzeczywiście to jest zresztą to, co samemu robię w pracy, znaczy bardzo wiele rzeczy wymazuję z przestrzeni, ale to są takie obiekty według mnie rzeczywiście substandardowe, to mówię raczej o jakichś, nie wiem, reklamach, kioskach handlowych, zardzewiałych, to jest trochę co innego. Natomiast pomnik jest taką rzeczą, do której w momencie inwestycji przywiązywano dużą wagę estetyczną i też taką ideową i to tutaj trochę bym postępował ostrożniej, ale to jest zawsze efekt różnego rodzaju kontekstów prawnych i kulturowych i społecznych, więc no tak jak mówię, tu jakby nie chcę przesądzać tej sprawy i ocenić, po prostu mówię, jakie miałem odczucia widząc to. Ja w dużym stopniu się zgadzam z tym, co pan powiedział i jeszcze nawiążę do słów pana burmistrza, bo tam padło też takie sformułowanie dla mnie bardzo, bardzo ciekawe, bo bardzo dobrze odpowiadające też mojej relacji do nie tylko pomników, ale w ogóle właśnie rzeźby w przestrzeni publicznej. Pan burmistrz powiedział, ja teraz dosłownie nie przytoczę, ale powiedział, że rzeźba ma właśnie taką ogromną siłę, wręcz opresyjną, bo to padło w takim kontekście, jeśli dobrze zrozumiałam i zapamiętałam tę wypowiedź. I rzeczywiście tak jest, że rzeźba w przestrzeni publicznej jest niezwykle silnie nacechowana treściami i kontekstami, ale ma też ogromny potencjał, co pokazują właśnie historie pomników, które tak jak ten pomnik matki w Sejnach, one też żyją swoim życiem i te kolejne pokolenia, kolejne zmieniające się konteksty tak naprawdę dopisują znaczenia. I to jest fantastyczne, to jest to, w czym myślę właśnie moc rzeźby w przestrzeni publicznej się opiera. I jeśli mogę, nie zgodzę się z tym, że każda sztuka i zawsze dobrze się starzeje. Chciałam tu nawiązać do takiego przykładu dla mnie bardzo charakterystycznego. Na sekundę odejdę od rzeźby, żeby do tej rzeźby i do obiektów przestrzennych zaraz wrócić, ale słynny mural Blue w Warszawie i jego historia, dzieła, które starzeje się bardzo źle, które już w zasadzie znika, które właśnie, podobnie jak Palma Rajkowskiej, o której mówiliśmy tutaj i w zasadzie chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że bardzo dobrze, że ta palma została i niech z nami będzie, ale nie każde dzieło, szczególnie spośród tych, o których decyzje zapadają jako o dziełach czasowych, powinny zostać. To jest bardzo trudny, myślę, dylemat właśnie dla gospodarzy i współgospodarzy miasta, prawda? Znaczy, to jest tak, że oczywiście ja tak powiedziałem, generalizując, że taka zasada obowiązuje i to też podkreślam, że myślałem w perspektywie długoterminowej, bo na pewno średnioterminowo bardzo wiele rzeczy się źle starzeje i to jest pierwsza sprawa. Jakby część z nich potem zyskuje w długim terminie. I my nie wiemy, jak byśmy oceniali ten mural na przykład z perspektywy stuletniej. Być może byłby jednak bardzo ciekawy, ale pewnie nie będziemy go w stanie ocenić, bo tu dochodzi nam aspekt techniczny. Znaczy ten mural po prostu rzeczywiście staje się już bardzo słabo widzialny. I jakby murale są w ogóle specyficznym przykładem, bo one są przewidziane na okres co najwyżej średnioterminowy. Jakby ich zasadą jest to, że są zastępowane kolejnymi rozwiązaniami. Akurat w przypadku tego muralu taka koncepcja nawet miała być zrealizowana, ale okazało się, że i tu znowu ciekawy aspekt, on ma na tyle duże grono bardzo aktywnych zwolenników, że taki pomysł został zarzucony i ten mural po prostu jest jako taka pamiątka tego, że został kiedyś wykonany.
Ale jego przyszłość jest niejasna, no bo jakby pytanie, kto miałby inwestować w jego odnowienie, w zasadzie czy to powinien wykonać znowu twórca, a czy on by to chciał wykonać, czy to jest rzeczywiście zasadne w tym wypadku. Także to rodzi dużo dylematów, takie zagadnienie, i na pewno nie ma jednoznacznych reguł, jak te dylematy rozwiązywać. I zawsze to chyba wynika z kontekstu danej sytuacji. Rzeźby zdecydowanie są przeznaczone na przynajmniej średnio, a chyba jednak na długoterminowość. I to, co nam się też tutaj jakby przewija przez większość tych naszych spotkań, których już troszkę odbyliśmy, to jest taki dość charakterystyczny stan rzeczy. Pojawia się inwestycja w przestrzeni publicznej. Trochę inaczej to wygląda w przypadku upamiętnień, bo one jednak od samego początku jakąś troską większą są ogarniane, ale te rzeźby, które powstają jako rzeźby plenerowe, rzeźby, które kiedyś, jak wierzono, mają humanizować przestrzeń publiczną, one, ich byt jest dużo trudniejszy i one, co pokazał nam dzisiaj pan Tadeusz Rudzki, też się bardzo często źle starzeją. I w związku z tym pojawia się taka sinusoida, początkowa, świetna inwestycja, która dobrze wygląda, która początkowo, myślę, że bardzo dobrze wpisywała się w te osiedla. Wrócę tu do tego przykładu warszawskiego, ale takich przykładów jest bardzo, bardzo wiele, bo w wielu miastach Polski, średnich i dużych, w taki sposób tę przestrzeń urozmaicano, właśnie implikując pomiędzy budynki rzeźby. I na początku było dobrze, po czym te rzeźby popadają w jakiś taki rodzaj zapomnienia. Tak mi się wydaje, stają się wręcz niezauważalne. Źle się starzeją bardzo często, wymagają opieki, której nie mają. I dopiero po pewnym czasie zaczynają budzić na powrót zainteresowanie chyba najpierw historyków sztuki, ponieważ już zyskują odpowiedni dystans czasowy i w pewnym momencie również zyskują zainteresowanie mieszkańców. Czy jest jakiś sposób, jak myślicie państwo, żeby takiej sytuacji uniknąć, tego czasu dewastacji, bo takie słowo padło dzisiaj. Czy też może nie, może właśnie to przejście przez taki czyściec jest dla obiektu konieczne, by on wpisał się w przestrzeń i zdobył w tej przestrzeni swoje miejsce. Właśnie tak się zastanawiałem, dlaczego właściwie tak się dzieje, że upamiętnienia, chociaż nie zawsze, bo znam też przypadki upamiętnień trochę zapomnianych, ale jak to się dzieje, że one są bardziej zadbane, rzeźba plenerowa mniej? Być może wynika to z bardzo praktycznej sprawy. Prawie z każdym upamiętnieniem związana jest jakaś uroczystość, że raz na jakiś czas ktoś przyjdzie złożyć kwiaty, jest jakaś rocznica, czasami jakaś ważna osoba raz w roku robi tam sobie zdjęcie, bo są właśnie obchody i po prostu nie wypada, żeby praca była zaniedbana. A w przypadku rzeźb plenerowych nie ma czegoś takiego, nie ma takiego impulsu, nie ma takiej okazji, żeby jakoś tak spojrzeć od strony takiej właśnie troski o pracę. I być może to jest jakiś pomysł dla lokalnych społeczności, żeby zastanowić się, co może być taką okazją do jakiegoś spotkania, do pochylenia się nad czymś. Znam takie sytuacje, że właśnie wokół jakiejś rzeźby są na przykład w sąsiedztwie jakieś takie cykliczne wydarzenia, też właśnie przy plonie czy przy płaskorzeźbie na Katowickiej raz na jakiś czas mieszkańcy właśnie na tym odnowionym skwerku organizowali takie wydarzenia sąsiedzkie, więc to może być jeden z pomysłów. Natomiast też wydaje mi się, że ogólnie sytuacja trochę się poprawiła. Przynajmniej patrząc na te przykłady, o których ja mówiłem, kiedy przeglądałem zdjęcia z lat 2013-2014, to te rzeźby były w znacznie gorszym stanie niż dzisiaj, że jednak od tego czasu
mieszkańcy zwracają uwagę, że rzeźby trzeba raz na jakiś czas umyć. Teraz jeżeli są, to raczej są zabrudzone niż zdewastowane, więc patrzę raczej tak z optymizmem i mam nadzieję, że też właśnie poruszanie tych tematów, robienie trochę takiego szumu wokół tych prac sprawi, że do takich najgorszych momentów już nie będziemy wracać. Mogę coś dodać? Ja mam takie poczucie, że rzeczywiście jakby to zapominanie jednak jest jakąś pamięcią, tak? Bo to nie jest do końca tak, że my zapomnieliśmy o nich, my cały czas o nich wiemy, tylko one są zaniedbane, tak? I jest trochę inaczej w sytuacji tych rzeźb właśnie PRL-owskich, tak? One są wynikiem jakichś plenerów, nie zawsze pamiętamy o ich autorach, tak? Ale one nagle się przypominają i jakoś wracają do łask. I teraz przypomniała mi się sytuacja z pewnego miasta na Mazowszu, w tej chwili w Wyszkowie, w 50 kilometrów od Warszawy na północny wschód. Słuchajcie, tam stoi obelisk wazów. To jest barokowy, postawiony przez Gisleniego, tak? W jednym miejscu stoi, był przekaz od niepamiętnych lat, że gdzieś jest drugi. Gdzieś była ta pamięć, nikt go nie widział tak naprawdę. Wiadomo było, że gdzieś, nie wiem, w XIX wieku, może w XVIII wieku, on gdzieś zniknął, tak? Od chyba 2 tygodni ekipa z jakimś konserwatorem pracuje i szuka tego obelisku i nawet go znalazła, przynajmniej fragmenty tego obelisku. Czyli jednak jakby mam takie poczucie, że to zapominanie też jest jednak jakimś rzeczywiście etapem tej pamięci, tak? Bo gdzieś ta pamięć jednak wyszła, tak? Jednak się komuś przypomniało i ktoś stwierdził, że ona, ten obelisk jest częścią tej tożsamości i do niego trzeba wrócić, trzeba go poszukać. A ja bym jeszcze dodał do tego pytania, jakby dlaczego jest tak, że pomniki są utrzymane lepiej niż ta, niż po prostu rzeźba, taka czysto bym powiedział artystyczna w przestrzeni publicznej. Według mnie trochę wynika z tego, że jakiś taki stworzony został mentalnie podział, że te pomniki muszą być w miejscach eksponowanych, takich kluczowych, a ta rzeźba to gdzieś tak na uboczu właśnie, na jakimś skwerku, może gdzieś tam w zieleni i trochę też przez to ona od razu jest traktowana jako taki dodatek, trochę taki głaz narzutowy, który tam sobie po prostu leży. I wydaje mi się, że to jest założenie jednak błędne i mówię o takim założeniu społecznym, niekoniecznie naszym, bo my tak wcale nie musimy myśleć. I że trochę brakuje nam właśnie takiej rzeźby artystycznej w tych miejscach eksponowanych, które by po prostu nadawały tożsamość ważnym miejscom danego miasta, a niekoniecznie właśnie mówiąc, upamiętniając konkretne postacie czy wydarzenia. I gdyby tak było, to myślę, że nie byłoby żadnego problemu z utrzymaniem tych obiektów, bo one były tak samo ważne jak te pomniki, które widzimy już teraz. Może kluczem do funkcjonowania, to znaczy życia rzeźb, czy to są pomniki, czy po prostu formy plenerowe tak zwane, jest ich, nie wiem, miejscotwórczość, czyli że one działają jednocześnie jako miejsce i również projektując nowe, czy restaurując stare, należy stworzyć po prostu miejsce, które koncentruje ludzi i które tworzy jakiś taki punkt, taki fokal. Moim zdaniem to jest szalenie ważne, żeby jakby patrzeć tak całościowo o przestrzeni i też o tym, co służy po prostu społeczności lokalnej, mieszkańcom, bo sam znam takie przykłady, kiedy właśnie na przykład rzeźby, które były dewastowane, po tym, kiedy przestrzeń wokół nich została zaaranżowana, zaczęli się tam spotykać ludzie, już te problemy zniknęły albo się zmniejszyły. A jeszcze co do pamięci o rzeźbach, rzeczywiście też mam takie wrażenie, że ludzie jednak koniec końców o nich pamiętają. I tutaj przytoczę taką ciekawą historię chyba z zeszłego roku, kiedy wydawać by się mogło jedna z rzeźb właśnie tak skupionych na jednym z podwórek, rzeźba autorstwa pani Barbary Falender, można powiedzieć jedna z wielu, które tam są, zniknęła i od razu zaczęło się poszukiwanie. Mieszkańcy zaczęli o tym mówić, pisać, co się stało, czy ktoś ukradł i tak dalej. Okazało się, że po prostu rzeźba została zabrana na wystawę, więc jakby nic się nie stało złego, ale nie było po prostu żadnej informacji i rozpoczęła się taka lekka panika w środowisku lokalnym. Ja wejdę tylko w słowo, bo te rzeźby Barbary Falender są cudownym dla mnie przykładem. Tutaj z kolei
dbałości artystki o swoje dzieło i pamięci artystów o tym, co gdzieś tam, no bardzo dawno temu, bardzo często będąc młodymi twórcami pozostawili. I właśnie jeden z przykładów przytoczyłeś, bo są dwie rzeźby, prawda? Właśnie te płynące, które zniknęły z Saskiej, tak? I rok temu pojawiły się w salach galerii w Operze Warszawskiej na świetnej wystawie. A drugi przykład tej rzeźby tej samej artystki to jest taki sarkofag w hołdzie dla Aliny Szapoksnikow. Rzeźba, która znajduje się na osiedlu Ostrobramska i rzeźba, która w sposób szczególny przyciągała zainteresowanie graficiarzy. Była dewastowana, we fragmentach też niestety została nieco zniszczona. Tam są pewne ubytki, ukruszenia kamienia. Ale w chwili obecnej i polecam wszystkim Państwu, którzy mogą pojawić się w najbliższym czasie w Warszawie, ta rzeźba została no, ogromnym nakładem i takiej najpierw organizacji formalnej, później też logistycznej, została przeniesiona też czasowo, na chwilę, uspokajam mieszkańców osiedla Ostrobramska, do galerii, która jest też miejscem bardzo szczególnym. Ten hołd złożony Alinie Szapoksnikow lat temu, 50 pewnie mniej więcej, przez młodą rzeźbiarkę wówczas Barbarę Falender, w tej chwili powrócił do galerii, która jest zorganizowana w miejscu, w którym kiedyś znajdowała się pracownia Aliny Szapoksnikow. I jest tam w tej chwili taka kameralna wystawa autoportretów Barbary Falender. I ten omaw dla Aliny Szapoksnikow również tam się znajduje. Więc to jest też taka zupełnie niezwykła historia pokazująca takie troszkę życie po życiu, może tych rzeźb plenerowych, które w sposób dość zaskakujący powracają do tego życia i świata sztuki zinstytucjonalizowanej, ale to chyba dobrze. To też jakby pokazuje ten dla mnie zupełnie niezwykły potencjał rzeźby w przestrzeni publicznej. I mówiliśmy tutaj właśnie o tych różnych, przed chwilką mówiłyście panie o tych różnych pomysłach na rzeźbę, o tej miejscotwórczej roli rzeźby. Ja myślę, że ona po prostu jest, mimo wszystko. Tak jak tutaj rozmawiamy, im dłużej rozmawiamy, tym bardziej ja się o tym przekonuję, że te konteksty ludzie sami dopisują. Te społeczności, które w przestrzeni publicznej funkcjonują, jakby też w sposób naturalny wchłaniają te obiekty i dla swoich potrzeb je w jakiś sposób wykorzystują. I to jest fantastyczne. Ewo, chyba chciałaś jeszcze coś dodać, zanim zabrałam głos, więc oddaję ci. Nie, jak najbardziej nie, ale myślę, że rzeczywiście tak jest, że one tworzą, że te miejsca są potrzebne, bo pomagają tworzyć identyfikację, tak, że tworzą tożsamość tych miejsc i że rzeczywiście bardzo uważnie trzeba je kreować, ale da się też stworzyć jakieś zasady i może rzeczywiście to jest zadanie dla takich urzędów jak pana dyrektora Wagnera, tak, żeby tworzyć jakieś po prostu instrukcje, jakieś zbiory zasad. Tak? No bo nie w każdym miejscu możemy postawić taką rzeźbę. W niektórych miejscach ona będzie bardzo dobrze wyglądała, w innych nie. Jeszcze w trzecich będzie rzeczywiście problematyczna, w czwartych jeszcze będzie źle po prostu oświetlona i ona jakby z góry jest od razu skazana na to, że nie będzie zadbana. Tak? Jeśli, nie wiem, pojawi się tam dobre światło, tak, i będzie bezpieczniej, to po prostu będzie miała dobrą ekspozycję i nie będzie w ogóle tego problemu. Myślę, że właśnie tworzenie zasad, ale też pokazywanie tego, co się udało zrobić, dobrych przykładów, żeby budować świadomość, że nie warto robić byle jak, że lepiej jest zastanowić się, porozmawiać, skonsultować się z ekspertami i z mieszkańcami, żeby oni też swoje potrzeby przedstawili. I wtedy można osiągnąć naprawdę taką dobrą jakościowo zmianę.
I ta cała nasza rozmowa o rzeźbach, tak, w przestrzeni publicznej, miałam poczucie, teraz tak jakby wiecie, układa nam się to wszystko w taki bardzo przemocowy rzeczywiście obraz tej Warszawy, jej śródmieścia, tak, z walką w tle, z siłowaniem się, z ekspozycją władzy, tak. Ale Ewo, mówisz o Warszawie, myślę, że w kontekście miasta Sejny można w zasadzie powiedzieć tak, to dokładnie, samo. Tak, tak, że to jest... Tak, jest taka rola, tak, z jednej strony, a z drugiej strony właśnie jest coś takiego, że bardzo potrzebujemy rzeczywiście tej identyfikacji, tak, że jednak nawet, jak tam, nie wiem, mówią potem mieszkańcy Lilka, tak, że ta rzeźba ma jakieś swoje historie, wszyscy jednak mają to w świadomości i to jest dla nich ważne, tak, że po prostu o tych rzeźbach nie możemy mówić bez tego całego kontekstu miejsca i całej przestrzeni publicznej, tak, że rzeczywiście jakby pewno podstawowym błędem jest takie wyrywanie tych rzeźb z tych miejsc, tak, że rzeczywiście po prostu i konsultacje ze społecznością lokalną, i zbadanie tej historii, i zauważenie, czy to jest jakaś wartość, czy to nie jest w ogóle wartość, tak, może to jest rzeczywiście coś kompletnie niewartościowego, a może to jest rzeczywiście jakieś mistrzostwo sztuki, tak, tylko jest rzeczywiście, zniknęło to pod graffiti, brudem i jeszcze pod czymś innym. W kontekście tej przestrzeni publicznej, bo tu jest, w pełni się z tobą zgadzam, my mówimy o rzeźbach, ale de facto dyskutujemy cały czas o przestrzeni publicznej. Od niej wyszliśmy na naszym pierwszym spotkaniu i za każdym razem będziemy do niej wracać jako tego punktu odniesienia. Ale teraz sobie zdałam sprawę, że może powinnyśmy... Kamilo, zaprosić jeszcze tutaj do tego grona osoby zajmujące się zielenią w miastach i chyba ten aspekt nam umknął, bo to jest niezwykle dobrze było widoczne też podczas tej prezentacji właśnie rzeźb na warszawskiej Pradze. Jak bardzo trzeba myśleć o tym, jak zmieni się otoczenie obiektu, który planujemy, szczególnie kiedy to nie jest obiekt, który umieszczamy na wybetonowanym placu, tylko rzeźba plenerowa, która pojawia się na skwerze czy na osiedlu. Wrócę na chwilę do tej Szapocznikow Barbary Falender. W środku tego obiektu w pewnym momencie wyrosło drzewo. Nikt nie zadbał o to, żeby tę samosiejkę usunąć. I takich przykładów mamy bardzo, bardzo wiele. Z jednej strony to jest właśnie ta zieleń, która jest bardzo ekspansywna i nie do końca, jak widać, na etapie inwestycji była przewidywalna. Po prostu, nie, ona była przewidywalna, tylko nie została zaplanowana. Podobnie jak ten parking, przy którym stoi w tej chwili cudowna rzeźba przedstawiająca Matkę Ziemię Ryszarda Wojciechowskiego. Rzeźba arcydzieło, które... Słucham? Tak, tak. I naprawdę o takiej też ikonografii, takim przesłaniu... No właśnie, Ewo, zgłaszasz się. Tak, tak. No, byli tak samo zieleniarze, którzy współpracowali z architektami i z rzeźbiarzami i rzeczywiście to im bardzo dobrze wychodziło. Tak, mamy na przykład Pawiak. Tak, gdzie jest realizacja Romualda Guta i Aliny Szolcówny. Tak? I dużo jest takich realizacji i rzeczywiście też chyba nawet na SGGW jest jakaś taka podkomórka, nie wiem czy nie samozwańcza, tak? Która zajmuje się rzeczywiście pomnikami w przestrzeni. No, to jest granie zieleniarzy, tak? Znaczy to nie zawsze jest kwestia tylko tego, że one zarosną i znikną w trawie, tak? Tylko rzeczywiście tym można naprawdę bardzo umiejętnie grać i na pewno jest to jakaś dodatkowa wartość, pewno też szczególnie ważna teraz w tych czasach, tak? Kiedy klimat i tak dalej, tak? Te wszystkie sprawy są coraz bardziej dla nas ważne i jeszcze bardziej ważna jest w tak trudnych miejscach, jak na przykład Śródmieście Warszawy, tak? Gdzie tej rzeczywiście przestrzeni, powierzchni oddychającej jest tak bardzo mało i no wiecie, z mojej perspektywy pracowania w Warszawie, tak, z panem Wojciechem Wagnerem jesteśmy wprowadzeni, na pewno z wielu z was tak samo widziało tą całą dyskusję dookoła Placu Pięciu Rogów, tak, tam powstanie albo nie powstanie pomnik pod tytułem Jajko Drozda, tak. Nie wiemy dokładnie, czy konserwator w końcu ostatecznie wyda zgodę, no ale widzimy, że jakby to nie jest... Problemem jest, czy w ogóle rzeźba może stanąć w zabytkowym śródmieściu miasta, tak, w przestrzeni zabytkowej.
No, jest to strasznie, strasznie złożone i rzeczywiście bardzo skomplikowane i pewno takie wytyczne bardzo interdyscyplinarne, też socjologiczne i z urbanistą i z zieleniarzem, taki, nie wiem, poradnik dobrych praktyk albo po prostu rzeczywiście pokazywanie dobrych praktyk, tak, a na tej podstawie wypracowanie jakichś rekomendacji byłoby naprawdę mega użyteczne. Ja mogę tutaj polemicznie się wstrzelić? Bardzo proszę. Nie mam jak pomachać, bo nikt na mnie nie patrzy, więc szanowni państwo, jakoś tak się porobiło, że zanim ludzie poddali się wąskim specjalizacjom, to byli po prostu ludźmi i mieli swoją wrażliwość. I generalnie, jeżeli tracimy tą wrażliwość, to się zaczynają dziwne rzeczy. Ja jestem przekonany, że jeżeli chodzi akurat o Warszawę, ja tam prawie 10 lat spędziłem i mam oswojone to miasto, to znaczy wyłączałem się w środkach transportu i trafiałem tylko w te miejsca, takie teleporty były, tak jak większość warszawiaków chyba. Więc szanowni państwo, jeżeli jest ta wrażliwość i jeżeli mamy ten jakiś behawior widziany trochę szerzej, to nie popełnimy błędów branżystów, tak? W ogóle namawiam do tego, żeby patrzeć szerzej. Mody przemijają, tak jak mamy teraz w tej potwornie zgwałconej przestrzeni Warszawy, zgwałconej pod względem ekologicznym. Mamy taki wysyp tych inicjatyw ekologicznych, które z perspektywy człowieka, który ma jakiś kontakt z naturą, no, czasem wyglądają trochę dziwnie. My ewoluujemy w czasie swojego życia, ewoluujemy. Ja tutaj przypomnę, że systemy prawne też ewoluują. Wola polityczna idzie przed prawem. Na niektórych studiach prawniczych, w niektórych miejscowościach tego uczą, w innych mniej. Jeżeli student nie ma takiej świadomości, że jest człowiek, któremu bardzo na czymś zależy i to może dopiąć swego i wprowadzić jakieś prawo, to po prostu tak się stanie. Będzie się ścierał z innymi, którzy mają jakieś inne propozycje, ale do czego zmierzam? Nie wydaje mi się, żeby wprowadzenie kolejnych aplikacji i procedur jakichś prawnych, ustawianie norm, żeby nas mogło uratować. Może nas tylko uratować wrażliwość na poziomie jakby ludzkim i zdolność do przekazywania świata wartości. To zatraciliśmy w czasie transformacji. Wytworzyła nam się taka grupa osób, też branżystów, którzy poświęcili się wrażliwości, bo system stworzył do tego warunki. Później to środowisko, te osoby ewoluowały jako środowisko i jesteśmy w takim dziwnym miejscu właśnie ewolucyjnym. Ja bym jednak namawiał, żeby dyskusję czasem właśnie z takiego troszeczkę narzekania, mam takie wrażenie, że troszeczkę narzekamy czasami, przenieść jakby na konkrety. Co do rzeźby, jakby nie uważam, że świat jest niezmienny, świat upływa. U nas w Sejnach akurat bardzo czuć pory roku i człowiek się temu poddaje. I na przykład teraz odczuwamy taką lekką skłonność do depresji, ale też cieszymy się na gwiazdkę. I myślę, że nawet warszawiakom czasem takie uczucie nie jest obce. Ja jestem przekonany, że jest czas na choinkę i jest czas na jajka. I to jest inny czas. I wszystkich świętych to nie jest czas na ząbki jeszcze. I troszeczkę to jest tak, że jeżeli w jakiejś przestrzeni jacyś twórcy umieścili dzieło i to się przepracowało, no, zaakceptujmy umieranie pewnej koncepcji. Ono występuje, ono nie jest bezwzględne. Nie wydaje mi się, żeby wartością bezwzględną było to chronienie wszystkiego w każdych okolicznościach i za wszelką cenę. Społeczności ewoluują, odbiorcy się zmieniają. Percepcja rzeźby, każdej innej sztuki, wrażeń zależy z jednej strony od twórcy, ale z drugiej strony też od odbiorcy i od kontekstu. Po prostu to tak jest, wszystko mija. Ja bym namawiał nas, wszystkich Polaków w życiu publicznym, żeby jednak ludzie wrażliwi się spotykali częściej, pracowali nad komunikacją, bo tutaj mamy dużo do popracowania i pokazywali świat wartości. Dlaczego ta rzeźba jest taka wartościowa? Niech mi to ktoś tłumaczy albo przybliży. Z tym mamy problem. I nie bałbym się zabierania niektórych rozwiązań, które się po prostu przeżyły albo stoją ewidentnie na przeszkodzie jakiemuś rozwojowi społeczności lokalnie.
do miejsc, gdzie one po prostu przetrwają i gdzie ludzie wrażliwi będą z tego korzystać, a w innych miejscach no, życie pokazuje, że te dewastacje nie biorą się znikąd, tylko też z braku zrozumienia. Ten behawior percepcji brył w przestrzeni czasem bierze się z tego, że to jest po prostu część przestrzeni, w której się wychowywaliśmy. I my jako ludzie no, zwalczamy taką myśl o śmierci, o przemijaniu, o tym, że nasz czas się kończy, że nasza sprawczość się kończy. Żyjemy w kulturze, która chce zapomnieć za wszelką cenę, że świat jest zmienny. A to jest nieprawda. My wszyscy walczymy o przetrwanie, również jak ta duża populacja i te małe wspólnoty. I namawiam do poszukania właśnie form. Tutaj znowuż uśmiech do społeczników, żeby jednak testować spotkania ludzi o bardzo biegunowych poglądach. Czasem z tego wychodzą ciekawe rzeczy. Naprawdę czasem tą wartość danego rozwiązania można pokazać. Dziękuję, przepraszam, że jeszcze raz zagadałem o naturze i tam miałem pretensje do warszawiaków, ale ostatnio tak jakoś łatwiej mi to przychodzi. Dziękujemy. To odwołanie się do wrażliwości jest bardzo cenne i my to bardzo rozumiemy. Natomiast z drugiej strony wydaje nam się, że trzeba jakoś trochę uporządkować tą dżunglę, z którą musimy obcować na co dzień i jednak wprowadzić pewne nawet nie tyle zasady, co pewne zalecenia, żeby można było do czegoś sięgnąć. Pan burmistrz milczy, więc ja już tutaj odpowiem, bo w zasadzie no myślę, że właśnie, że wróciliśmy do takiego punktu, w którym się wszyscy spotykamy i zgadzamy, że oczywiście, że tutaj tym punktem wspólnym jest człowiek i to człowiek jest i ośrodkiem, i podmiotem przestrzeni publicznej i w końcu też tym decydentem, od którego, jak chcemy wierzyć, wiele zależy. I no, dbałość o to, by ten człowiek, który decyduje, czy te wspólnoty, które współtworzą przestrzeń publiczną, bo to jest też otwarte cały czas pytanie, kto jest gospodarzem przestrzeni publicznej, kto jest jej właścicielem, czyj głos ma się tu liczyć. To są te pytania otwarte. Ewo? No ale z drugiej strony właśnie mamy tą tęczę, która 6 razy się paliła, ale też 6 razy ktoś zadbał o to, żeby ona stanęła jednak z powrotem, tak? To jest może właśnie tak samo ta siła jest ważna, tak? Żeby rzeczywiście, żeby one się w ogóle ścierały, te siły, tak? Mówiliśmy tutaj chyba na pierwszym spotkaniu, że przestrzeń publiczna jest... Siła porządku i siła chaosu, tak? No, przestrzeń publiczna jest przestrzenią konfliktu. Padło takie sformułowanie, na ile ten konflikt należy uwolnić, bo jest to taka siła, która jest sprawcza i w ostateczności jest jednak konstruktywna. A na ile, panowie gospodarze miasta, musicie ten konflikt próbować okiełznać? To są właśnie te dylematy, do których cały czas tutaj podczas tych kolejnych dyskusji dochodzimy, mam wrażenie. Cały czas chyba mierzymy się z ustaleniem miejsca granicy, gdzie ma być żywioł społeczny, a gdzie mają się pojawiać specjaliści, na którym etapie. I nie wiem, czy to jest w ogóle do ustalenia. Jeszcze jest coś takiego, ja jako tam autorka wytycznych konserwatorskich do planów miejscowych, tak? Pamiętajcie tak samo zawsze o tym, że jest jakieś bardzo konkretne miejsce, tak? Że ono ma swoje uwarunkowania, że oprócz tego po prostu jeszcze, że oczywiście jest granica między społecznikami, różnymi interesami i tak dalej, to miejsce ma dobrą ekspozycję, a to miejsce ma kiepską ekspozycję, tak? I rzeczywiście jakieś rzeczy warto podkreślić, a inne nie, tak? Jednak ten kontekst miejsca jest mega ważny, tak? I tak samo no, zawsze tak to trzeba jednak rozpatrywać, tak? Tak, i myślę, że ostatecznie sprowadza się to w dużym stopniu do odpowiedzialności, która też tutaj wybrzmiewała wielokrotnie i dzisiaj w wypowiedzi pana burmistrza również. Panie burmistrzu, my w Warszawie jesteśmy odpowiedzialni i tę przestrzeń jednak
Ona na pewno, specyfika naszego miasta jest bardzo równa. Czasem myślę, bardzo wielu kwestii sejnom zazdrościmy. I tej natury też. Także bez wątpienia będziemy ku tej naturze też w jakimś tam stopniu zmierzać. Bo to też jest, myślę, wyraz tego czasu, prawda? Naszych potrzeb w chwili obecnej. I on też, ta ekologia, nawet jeśli, tak jak pan powiedział, jest to tylko moda, chociaż tu bym polemizowała i przeminie, to ona też ma prawo zapisać się w naszej przestrzeni publicznej i właśnie na takiej zasadzie tego palimpsestu, tak, z którego nie będziemy wszystkiego usuwać, nadpisywać tę historię i charakter miasta i tej naszej przestrzeni publicznej. Nie wiem, czy ktoś z państwa jeszcze chciałby coś dodać. Ja zapomniałem państwu powiedzieć o Matce Boskiej Sejneńskiej. Przepraszam, muszę się wywiązać. Ja mam obowiązki burmistrza Sejn. Ale to będzie paradoksalnie chyba pasująca puenta. To znaczy, my mamy Matkę Boską Sejneńską, to jest figura szafkowa i to jest wynik wizji świętej Doroty z Kwidzyna. To była taka pani, która została dosyć wcześnie wydana za mąż, za kupca, czyli odpowiednik gdańskiego, odpowiednik dzisiejszego biznesmena. Ten pan ją traktował bardzo niewłaściwie. Szybko urodziła mu mrowie dzieci, które poumierały. Ona uciekała w stronę kultu. Była bardzo religijną osobą. Kiedy poubierały, rekompensowała się mężowi za tę różną przemoc domową, rozdawaniem majątku ubogim w momentach, kiedy go nie było w domu na przykład. Więc ja się bardzo ze świętą Dorotą z Kwidzyna jako biedny człowiek solidaryzuję. To jest pierwsza część wypowiedzi. A druga część wypowiedzi jest taka, że ta Matka Boska nasza sejneńska powstała właśnie na podstawie wizji świętej Doroty, kiedy ona 9 lat siedziała w wieży po tym, jak jej biskup pozwolił po śmierci męża tam się znaleźć i została świętą. Krzyżacy to wykorzystali i zrobili całą serię Madon szafkowych i my w Sejnach mamy jedyną Madonnę szafkową objętą kultem, dlatego że w pewnym momencie ta polityka krzyżacka spotkała się z głosami ludzi kościoła, którzy uznali, że jednak przedstawienie jest niewłaściwe, czyli w Wielkiej Matce nie może funkcjonować Bóg Ojciec, Duch Święty i Syn Boży, tylko to jest troszeczkę inaczej poukładane na świecie. I Matki Boskie zniknęły z ołtarzy, dzięki czemu Jerzy Grudziński ją przywiózł do Sejmu, podarował Dominikanom, sam był Kalwinem zresztą. I szanowni państwo, co się stało? Po kilkuset latach Kościół katolicki zapomniał o anatemie na to przedstawienie i nasz obecnie już Ojciec Święty, prawdziwie święty Jan Paweł II, razem z kardynałem Wyszyńskim przyjechali do Sejmu i na tą heretycką, jakby nie patrzeć, Matkę Boską, korony papieskie nałożono. Więc tak, dajmy sobie czas, bo być może nie patrzymy we właściwym wymiarze na, może muszą wrócić wieki, żeby te rzeźby, które aktywiści muszą chronić, żeby to nabrało tej wartości. Po prostu nie znamy skali procesu, ale podstawą dla jakichkolwiek działań jest takie założenie, że nie chcemy być barbarzyńcami, że jest jakaś wrażliwość u innych osób. No i z tym być może kontrowersyjnym, mój ksiądz proboszcz jakby to słyszał, to by mnie dopiero przyświecił, ale to wszystko niestety prawda. Więc będziemy starali się zrobić takie jakieś miejsce upamiętniające również historię sztuki przy tej Madonie Szafkowej. To jest takie memento również dla dyskusji o rzeźbie w przestrzeni publicznej, nie tylko sakralnej. Tak, to jest bardzo dobra puenta, panie burmistrzu, i ja powtórzę, nie bądźmy barbarzyńcami, to jest doskonałe podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo państwu wszystkim dziękuję za udział, panu burmistrzowi wirtualnie, państwu bezpośrednio i również państwu po drugiej stronie ekranów, którzy mam nadzieję wytrwaliście z nami do końca, bo dzisiejsza dyskusja mocno nam się rozwinęła i przeciągnęła, ale jestem przekonana, że była bardzo konstruktywna i inspirująca. Dziękuję jeszcze raz za udział i uwagę i do zobaczenia za tydzień.